Kopela, dawno nas nie było w tej jakże wspaniałej miejscówce. I co gorsze, jakbym się bardzo uparł, to powinien spędzić tutaj nieprzyzwoitą ilość czasu. Ale chyba nie jestem w tej chwili aż tak uparty. Ej, ich tu jest więcej niż myślałem, że jest. Wyobraźcie sobie umrzeć w pierwszej lokacji. Byłby to absolutny mem, nie powiem. Jakby wiem, że jest to możliwe, ale wolałbym tego unikać. Wiem też jednocześnie, że z niej dobią medale. I teoretycznie. Jeszcze więcej was tu jest. O mój Boże, oni atakują. Okolnicy cholerni. To jest w sumie, tak się zastanawiam. Bo nie kojarzę tak z głowy. Czy jeszcze jakiegoś znajdę, czy to byli wszyscy? Ale chyba wszyscy. Czyli czterech by było. A każdy ma minimalną szansę na to, żeby zdobyć medal, żyć nie umierać. Dobra. Nie będę na razie ich farmił, to na pewno. Kategorycznie odmawiam farmienia ich w tym momencie. Na to jeszcze przyjdzie czas. Na razie zrobić ten NG+. Potem będziemy się martwić całą resztą. Słucham! No i myślałem, że to te wybuchające łajdy. Okej, to tylko zwykły przecznik. O mój Boże! Każdą chwilę czuję się, że jestem w coraz bardziej przeklętym miejscu. Czy ich można atakować? Nie będę próbował. Nie wiem, o czym mówisz. Bardzo dobra herbatka. Taka z dużą ilością herbaty. Herbata z herbatą. Czy strzelać kiedyś lepszym w dodatku niż herbata z herbatą? Cześć Sebastianie. Drugi raz stworzenia postaci nie mamy na szczęście. Jeszcze czego? Granie takich mówię, nie w planach farmienia na samym początku gry. Na siłce jestem pozbawiony na herbatę z cukrem, nie napędzę. Widzisz, cieszę się, że mogę cię motywować do... lepszego ćwiczenia. Napisałem na jednej z prywatnych kont, że ale pyszna herbatka słodzona. Bo padały jakieś takie rzeczy rzucane w spoilerach, że jaki spoiler i ktoś nie czytaj, to stwierdziłem, że napiszę coś specjalnie do Shina. Tylko ja tego nie ospoilowałem. A kto przejmowałby się takimi debugami? No, jakaś optymistyczna część mnie chciałaby powiedzieć, że mogę po prostu speedrunować NG plus 1, ale jednocześnie wiem, że nie da się aż tak bardzo speedrunować, jakbym chciał. Więc efektywnie i tak będziemy musieli raczej... Znaczy, mogę przespeedrunować o tyle, że mogę po prostu bić tylko tych bossów, których trzeba, tak? Nie robić żadnego opcjonalnego contentu, tak? Bardziej chodziło mi o to, że nie mogę skipnąć sobie na przykład bramy. Pod tym kątem patrzyłem. Żdaj na to, jeżeli bym chciał, to ten. Bo jakaś część mnie naiwnie myślała, że może czary z bossów masz. Ale mam duszę. Bo jeszcze ich nie wiadałem. Nie, bo tak to generalnie z NG plus 0 robiłem wszystkich bossów, tak? Więc wydaje mi się, że niewielu bossów ma ten po dwa spele w NG w jakimś tam NG 0. Więc tak naprawdę kwestia jest w dużej mierze, żeby przechodzić grę bardziej niż cokolwiek innego.
I tak prędzej czy później na pewno muszę zrobić NG plus 2, bo część spell jest w Anglejku. Plus tutaj muszę ogarnąć tego. Ja musiałem na NG plus jeszcze ogarnąć. Mieszkańców Majuli. Speedrun. Nie będę kłamał, nie umiem za bardzo speedrunować. Ja zawsze, nawet jeżeli chcę speedrunować, to mi wychodzi na to, że robię rzeczy, które nie są absolutnie potrzebne do czegokolwiek. I zawsze mnie to odrobinę irytuje. A jednocześnie akurat Soulsy 2 są o tyle fajne, że mają na NG plus sporo zmian. Oto pierwsza z nich. Shin. Wiem. Powiem więcej. Podejrzewam, że nawet mogę mieć to zbroję. Nie pamiętam, czy ta skrzynka tutaj była normalnie na NG 0, czy dopiero na NG plus chodziła, ale na NG plus na pewno jest ona mimikiem. I tak samo w Things Betwixt mieliśmy paru przeciwników, którzy się pojawiają dopiero na NG+. Tak, a skąd ty masz? Nie wiem, ty mi powiedz. Jesteś ekspertem w doradzaniu mi, dobrze? Więc znasz tą historię chyba tak samo dobrze jak ja. Dobra, tutaj tak naprawdę chyba nic specjalnego nie ma, więc tutaj po prostu przebiegnę. Mówiłem, że raczej nie będę speedrunował aż tak bardzo, ale jednocześnie nie będę biegł jak kompletny idiota i się zabijał, o tak powiem. Bo wiem, że na to też byłoby mnie stać. Kolega mnie goni w tyłu. Raczej też nie będę robił pedalteków, bo nie ma po co ich robić na tym. Na NG+, jeżeli mnie pamięć nie myli. Żeby nie było, Shin, mam duszę nadal i to. Zbierałem ją specjalnie. Więc raczej zrobimy tyle, ile trzeba zejść na NG+, plus będę się bawił pewnie na plus 1 w farmienie jako tako. Bo używanie się z tym na plus 2 będzie pewnie dużo bardziej upierdliwe. Znaczy, jest po co robić tak per se NG+. Znaczy, NG+ jest po co robić, ale co miałem na myśli, że jest po co robić delteki. Moim skromnym zdaniem. Tylko no, są to konkretne rzeczy tak naprawdę. Czy ja umrę przez to, że próbuję atakować bez przerwy, tak? Okej, już przestaję. Ulala. Pamiętacie, co mówiłem o umijaniu? To jest dopiero typowe speedrunowanie. To jest moje typowe speedrunowanie, dla którego nie lubię speedrunować, bo zazwyczaj się kończy dokładnie w ten sposób. I żeby było zabawnie, ja mogłem tutaj po prostu przebiec, ale stwierdziłem, że będę bił przeciwników i dlatego umarłem. Dobra, anyway, wejdę sobie tego Human Effigy, bo nie miałem pełnego HP i ten, i biegniemy z powrotem. Cześć, Piasku. I jeżeli się z tobą nie witałem, w sumie to też cześć, Orkseid. No, w sumie fajne jest to, że część rzeczy nam przechodzi między tym, między NG. Na przykład mamy piórko od samego początku, więc nie musimy się martwić jakimiś homeboundami. Staminę wiem. O nie, DS3, gdzie stamina jest efektywnie nieskończona. O nie, najgorzej. Z drugiej strony nie jest to też Bloodborne, gdzie po jednym ataku nie mam całej staminy. Żeby nie było, ja nie żartuję, dosłownie mi się to regularnie zdarzało. Aczkolwiek też kwestia tego, że używałem ciężkiej broni, więc absolutnie nie jestem w stanie to zrozumieć. Dobra, tym razem chyba ich napad dole i po prostu przebiegnę tam do samego końca. Hello? Dzwonić teraz wcale czy z domu już? Jak wrócisz do domu, to na spokojnie się tam ogarnij, przedzwoń.
Tak, wydaje mi się, że będzie nawet mnie. Tak, nie staminy to też prawda. A dajcie mi to, bo robię głupie rzeczy. Jak już mówiłem. A i mi mogą nie dać wejść po schodach, jeżeli nie będę uważał. Aż po schodach, po drabinie. Brakuje mi on tam jakiejś takiej broni, która ma szerszy zasięg, że tak powiem. Takiej, którą mógłbym robić horyzontalne cięcia. Oni do mnie strzelają, jeżeli dobrze kojarzę, więc trochę wyjebka. Dbam, żeby wkurwienie nie doprowadziło do wypadku. Nie, no chyba aż tak źle by nie było, right? Right? Yep. Zastanawiam się właśnie, czy ktoś mnie od tyłu zachodzi. Do wypadku, ale nie powiedziałem czyjego. Shin prawdopodobnie. Na pewno chcę kupić bramcza i klucz. Melantia, jada, jada. Drzewa, high time, dobra. Czyli ona już powinna się stąd wynosić. Czy my zostaliśmy? Nie, to jest kolejny plus jeden. No to wywalone. Myślałem, że dostaliśmy wyższy tyle pierścienia, ale nie tą razą. Gdybym był Shrine of Amana. No i mi nawet Shrine of Amana nie jest aż taki. Come on. To co najwyżej może doprowadzić do PTSD jakiegoś i że dostajesz ataku paniki w samochodzie. Dobra, to co mogłoby doprowadzić do wypadku. Masz rację. Jak zacząłem to mówić, to uświadomiłem sobie, że to co mówisz może mieć sens. Przetowałem mewę nad głową. Nie muszę dalej wiedzieć, że to się źle skończy. Dwa takie niskie dźwięki, jakby to skończył. To brzmi jak typowa mewa, mam ochotę powiedzieć szczerze mówiąc. Mewy to jeden z najbardziej wkurwysyjnych ptaków, przysięgam. Wydało się w niebo głosy, wpierdalają gołębie na ulicach. Przeklęte zwierzaki. Byłem pewien, że spadnę, by the way. Jak to było? Skąd wiesz, jakby, jak brzmi skudowanie przedszkolaka? Widać, to jest to miasto. I know, right? Śmieszki śmieszkami, ale w tym mieście mewy to jest taki bardzo naturalny i zwyczajny widok. Więc po pewnym czasie człowiek się po prostu przyzwyczaja do tego, że widzi, jak mewy robią coś bardzo głupiego. Dobra, on już niedługo wraca do Majuli, więc wszystko będzie ok. Czy stąd się wychodziło, czy stąd... Tak, chyba będzie lepiej. Proszę nie mówić, że mogą mnie sugerować. Ok, nie będę wspominał chyba... W tle słychać gdzieś odgłos rozbijającego się samochodu, tak jak tego w Krakowie bodajże dzisiaj. To ludzie sobie driftowali, jadą 120 na godzinę i komuś się samochód rozbił. Miałem odwiedziny rodziny teraz z piątku na sobotę i przez to miałem dużą dozę wiadomości jakichś wszelkiej maści. Więc tak jak normalnie za newsami pewnie nie mam żadnych newsów zazwyczaj, tak tym razem po prostu no siłą rzeczy. Dobra. PSUR tutaj chyba zdejmę. Chyba, że chcecie zobaczyć, jak wygląda normalnie walka z PSUR, to mogę też tam iść. Bo i tak trzeba go pobić, tak trzeba go pobić. Dajesz tutaj. No i w tamtym miejscu jest to tyle zabawnie, że można go sparować i ten. Że można go sparować i balistą strzelić. Jeżeli ktoś ma dobry timing. Ale jak że tutaj wejdę. Jak już ładnie prosicie.
Można też grać w koopie i zabić kolegę balistą. To też jest jedna z moich ulubionych metod. Hello. O kurwa. Ciebie kto odprosił? Przysięgam, niektóre te pary kompletnie nie wyglądają jak pary. A mnie jeżeli paruje się dużo łatwiej niż unika, to nie widzę powodu, żeby tego nie robić, szczerze mówiąc. Jedyne co mnie tutaj boli, to ile staminy, które zużywam. On dosłownie nauczył się jednego ruchu i tylko z niego korzysta. Nie wiem, jak się z tym czuć. Come on. No kurwa, stagger. Taki... Ej, wypraszam sobie. Stevik potwierdzi, że umie więcej rzeczy niż jedną. Nie mówię, że dużo, ale więcej niż jedną. Okej, okay, ich nie spaduje. Widzicie, botów jest łatwiej parować niż szeregowe opki. Potwierdzone info. Jeden ruch umiem wykonywać w arenie, gdzie po prostu maszuję kwadrat. Okej. Okay. W Tekkenie czy w Smashach na ogół mój moveset jest zauważalnie szerszy. Jeżeli dobrze pamiętam, przelicznik dusz jest... bodajże na NG plus 0, znaczy na NG plus 0 jest powiedzmy 100%, na NG plus 1 jest 200%, jakoś tak to szło, że dostajemy dwa razy więcej dusz na NG plus 1 i potem o 25% więcej na każdego plusa, jeżeli mnie panie się myli. Czemu? To strasznie dziwnie wyglądało, że mnie niby tarczą atakuje, ale i tak miał redukowany damage. Dobra. Dwie otwarte. To chyba przez pitanuje. O kurwa, czerwony NPC. Ktoś we mnie rzuci teraz ognistym głównym. Chyba nie po prostu nie musisz nic innego. Coś tym jest. Dużo ich to. Oj, i ten czerwony wpływ z tym przychodzi. Niedobrze. Okej, okay, to chyba jednak nie przepida, no aż tak bardzo jakbym chciał. Ale rozumiem aluzję. Dajcie mi wyknąć jest to. Moi ulubieni przeciwnicy, którzy po prostu sta... Kurwa, czerwony żółwiad? Chyba nie musisz po prostu nic innego... w sumie, trochę tak. O Boże, te czerwone duchy mają odzajebu HP. Najgorzej. Jest też trochę dużo przeciwników i powinien się martwić zapewne. Dobra, czas sobie udowodnić, że potrafię walczyć więcej niż jednym przeciwnikiem na raz. Chociaż znając ciebie, to pojanie mi to wyjdzie. To jest moja największa zmora zawsze w Soulsach, kiedy muszę walczyć z grupą przeciwników jednocześnie. Chyba nic nie idzie mi gorzej, dlatego też nienawidzę ganków wszelkiej maści. I dlatego nigdy nie powiem, że Ornstein Smoke jest walką, którą lubię. Ktoś za mną chodzi, czy? A nie, oni rzucają w górę. A ja to najszybciej. Oni bombami we mnie rzucają. O, jak na Sage'emka. Nie, wiadomo też, że to jest gra, która zupełnie inaczej zaprojektowana, tak? Ona jest dużo wolniejsza i nie jest to hack and slash, gdzie... walka z dużą ilością... To mnie trafiło. Gdzie walka z dużą przeciwników... dużą liczbą przeciwników na... To jest praktycznie design, tak? O mój Boże, on mnie memuje. To było bardzo ciekawe pery. Nie wiem, w którą stronę. No wejdź, pój. Najgorsze jest to, że za nich nawet jak specjalnie dużo dusz nie ma. Life Gem... I leźmy do tego, do olbrzyma. Wódkowy kumu, bo... witam, witam.
Strzałek przyda mi się, jak będę musiał coś tam strzelić kiedyś. Zastanawiam się w sumie, czy jakąś inną bronią nie pokombinować, to musiałbym zobaczyć, czy mam jakąś, której bym rzeczywiście chciał używać. Raczej do DS3 wolę używać zwykłych Greatswordów, jeżeli mam taką możliwość. Dopiero trójki i dalsze gry sprawiły, że polubiłem się z Ultra Greatswordami, a tak wcześniej jakoś, o mój święty Boże, to było paskudne. To też było paskudne. Nie zauważyłem, że stąpuje więcej niż raz. Stamina, stamina, proszę, stamina. Ale bardzo mocno na to. Ja właśnie pamiętam, że to mnie trafiło. To mnie akurat naprawdę trafiło, ale tam to kwestionowałem. Dobrze? Powinienem. Pewnie teraz będzie sobie rękę wyrywał. Stążenie na staminę. Ulala, pół HP. Okej, okay, już nie ma pół HP, jak jest. Tutaj 60 tysięcy dusz. Weź, spojrzałem nie na ten ekran, to trzeba. Bo mam zapauzowany ten ekran z początku w Sima, gdzie miałem 110 tysięcy dusz. I tak patrzę na to, 110 tysięcy? Dużo. Innego taka realizacja. Wait a minute, to chyba nie tak działa. Tędy. Jak to gwałtownie ucina się muzyka w DS2? No, to jest akurat zawsze dla mnie tak dziwne, że... Znaczy, wiadomo wtedy też jednocześnie od razu, że boss rzeczywiście padł, niezależnie od jakiejś animacji, nie animacji, ale jednocześnie strasznie jest to takie... Ech. Żeby nie powiedzieć wręcz mech. Dostanę w nim tą bombką? No, nie. Wcześniej nic jak najbardziej. Nie przejadąc już dojechałem. Ej, szybko ci zeszło. Albo ja nie ogarniam czasu, albo bardzo szybko ci zeszło. Tak ci powiem. A jakiś czerwony Fempest tam był. Au! To bolało. Po południu dość pusto. To też prawda, zwłaszcza, że to już jednak jest po tej szczytowej godzinie, że tak powiem, czyli jakaś, nie wiem, 15-17. Nie wiem, jak tam u ciebie to wygląda, ale u mnie w Gdańsku to raczej właśnie te trzecia, piąta to takie najpóźniejsze godziny. Dobra, krzynki. I before crash to mi ich na NG+. No chyba nie. Team Shinjiego, moja ulubiona rzecz podczas jazdy. Jeszcze lepszy komentarz. Żarty, że tam jedę, kiedyś czasu mam tak, że często sobie włączam jakieś streamy czy klipy z YouTube'a podczas chodzenia. Więc jestem też trochę pod tym względem spaczony. YouTube jest jeszcze o tyle upierdliwe, że nie pozwala raczej minimalizować się w żaden sposób. Bo wtedy się wycisza, więc muszę, powiedzmy, aktywnie oglądać. Denerwuje mnie to zawsze, tak szczerze mówiąc. Wolałbym, żeby dało się jako tako zminimalizować apkę, o tak powiem. Część się wydaje, czy moja metoda zabijania psów absolutnie nie wypaliła? Yep. I absolutnie mi się to nie podoba. Czy tutaj było cokolwiek wartego uwagi? Nie, ale pewnie trzeba gnębić na każdym kroku. Nie mogę sobie pozwolić na to, żeby olać pewnie. Zresztą nie wiem, czy tutaj nie jest ten. Czy tutaj nie jest... brancha albo coś. Ja właśnie ostatnio kurwiłem trochę na to, że nie miałem tych dedive'ów na spacery, bo z jakiegoś powodu ich nie było. I było mi też przykro, że muszę iść, o nie, najgorzej, muszę iść z muzyką, a nie z podcastami. Najgorzej. Ale przynajmniej zmusiło mnie to, żeby w końcu uporządkować playlistę jako tako.
bo tak to miałem bardzo dużo muzyki, którą, no powiedzmy, lubiłem, ale tak nie do końca. I tak człowiek przerzuca sobie utwory i taki, dobra, to chcę skipnąć, to chcę skipnąć, to chcę skipnąć. 14 tysięcy, twinkling, skrzyni. Znaczy, nie wiem, ja tutaj lubię słuchać zazwyczaj. Ale wiem, że mamy w tej kwestii to sprzeczne stanowisko. Zawsze mi się wydaje taki bardziej, powiedzmy, nastawiony na rozgrywki, na content ligowy, aniżeli na content profesjonalny, w sensie, że taki w związku z graczami, o tak powiem. Dobra, jak długo zajdzie mi dojście do pewnej sentynelii, czemu dłużej niż ustawa przewiduje? Też lokacja, lokal palat. Teraz każdą skrzynkę będę sprawdzał dla świętego spokoju, bo NG+. Antiquated key. Czy ich mogę parować? Nie tych. Absolutnie nie tych. Nie spodziewałem się, że to wyjdzie, ale działało. A no tak, rozumiem. To w takim razie, w takim wypadku absolutnie rozumiem, że te inne podcasty mogą ci dużo bardziej leżeć. Ale u mnie jeszcze też chodzi kwestia tego, że są głosy, których absolutnie nie zgłoszę. Zgłosić to właśnie bym zgłosił przez to jako, o Boże, on do mnie przyszedł. Nie podoba mi się to, co właśnie zrobiłem. Żyjemy. Jeszcze. Zatem na jak długo? A nie sprawdziłem, to tylko jakiś tutaj przeciwników, nie jest źle. Jeżeli dobrze pamiętam, to Tavisa kompletnie nie mogłem słuchać, bo mnie usypia. To Hotline League jest bodaj? To za każdym razem jak odpalam, to przez pierwsze 10 sekund dosłownie usypiam. Nawet jeżeli często słyszę, że content jako taki jest w miarę ciekawy, interesujący, o mój Boże. Tak, po prostu prędzej bym chyba oglądał jakieś wersje z napisami na YouTubie, gdzie jest transkrypcja, aniżeli rzeczywiście chciał tego słuchać. Przy jakiejś okazji będę musiał się przejść po Estusy. Bo z NG0 przeniosłem tylko 8, a maksymalnie jest bodaj 12. Hello. Dzięki Bogu, że teraz te dwie sentinele są... One są proporcjonalnie słabsze niż jak byliśmy tutaj na NG0. Przez to, że mamy raz, że dużo więcej staminy, a dwa, że nasza broń zadaje im dużo więcej niż... Tak, mówię, proporcjonalnie jeszcze, kiedy przychodziliśmy na ten, na Zeusa. O, zastagerowało, nice. Chciałbym poczekać, aż kolega do mnie teraz skoczy. Jak dobrze pójdzie, to jednego z nich będę w stanie zabić jeszcze, zanim ten drugi przyjdzie. A to opa. Cześć, Alesja. Jeżeli drugi do mnie skoczy, to natychmiast spadam na dół, to tego jestem pewien. Pamiętaj, co mówiłem? Leczaj sobie. Ciasto do kryjusza wiśniowy deity, które polewa... What the... Krik? Ej, nie powiem, brzmi co najmniej interesująco, ale... Okej, to jest ten, którego biłem. Nie zdążyłem. Odsunąć się Estus. On mnie rzuci. O nie, on mnie rzucił.
Moja do instant final waifu mnie rzuciła. Tak naprawdę to nie, bo nie jestem tarczą. O kurwa. To mnie powinno trafić, mam wrażenie. Patrząc na cenę kolki. I mean... Jest droga, prawda? Tak, racja. To jest dłuższy atak niż go to pamiętałem. A co jeżeli to jest w brachu tarczy? A nie bohater? Okej, okay, to jest ten, którego nie atak. O Jezu! Moja HP. Nie widzę swojego życia. Chciałbym przynajmniej jednego z nich robić. Co ty na to? Okej, okay, da się dobić. To muszę... Halo? Okej, okay, tu jest. Nie lubię trochę w tym utworze, że on się nie zapętla ładnie. Aczkolwiek nie wiem, czy to kwestia wszystkich utworów DS2, czy... No i myślę, że tylko ten konkretny się nie zapętla tak ładnie. Tylko się dosłownie od zera powtarza. Zaczekam na staminę, bo patrzę, że bardzo na nią cierpię. A? I to chyba będzie wsio. Nie tak źle. Jak do tej pory tylko jedna wyjebka sprowokowana speedrunowaniem, więc mówię. Nieźle, nawet jest nieźle, bym powiedział. Raz się zwaliłem, prawda? Nie więcej niż raz. Udaję, że git gutnąłem czy coś. Czy ja mam kamienie Ferosa w ogóle? Bo Gargoylów nie trzeba było pokonywać w tym w kolarze, jeżeli dobrze pamiętam. Przynajmniej tak mi się wydaje, że nie trzeba było. Pamiętam, że ostatnim razem jak rozmawialiśmy o Gargoylach, to mieliśmy na ten temat dyskusję, ale... Nie miałem jednego Shelda? Czy on mi dwa od razu... Ja miałem tylko jednego? Najwyraźniej. Interesująca. A i nie będę kwestionował, bo w sumie mogę się tego tak spodziewać, ale... wezmę od razu skoczę po dżemy, bo wiem, że ich i tak używam jako tak. A póki mam w miarę dużo, to mogę sobie łyknąć. Kamieni Fadiota w dużej mierze nie będę potrzebował używać, jeżeli dobrze myślę. Najwyżej okaże się, że się mylę, ale tak na pierwszą myśl wydaje mi się, że za bardzo nie ma potrzeby. Dobra, jak się stąd speedrunowało? Bo stąd chyba nie było jakoś super daleko do Lost Bastille. Tutaj na górę. Tutaj sobie mogę po Strayda zajść, jak już tu jestem. O Boże, to był okropny timing. Tu było bodajże... Nie poddawaj się, szkielet. Czy ktoś mnie goni? To jest ważne pytanie. Nie widzą. Więc mogę się zająć właściwymi przeszkadzajkami. Albo i nie mogę, bo to mi tylko jedno to otwiera. Zdawało się, że więcej. A nie, drugie też. No to mnie też się, że tylko jedna. Od razu lepiej. A? I tu jeszcze.
że to nie trafiło. Okej, to już trafiło. To nie, tu piętro wyżej był safe. I to chyba wszyscy. To jeszcze tylko piętro do góry. Tutaj sobie to otworzę. W sumie do CD teraz już nie mam tacy, o tym myślę, jeżeli bym cokolwiek chciał robić. I chyba w dumpie też nie mam. Albo mogę mieć jednego. Mam wręcz, powinien mieć jednak. A, jednego mam, to dlatego wezmę. I przy okazji zerknę, ile ja dusz mam. Taki do zjedzenia wcale. Doskonale, ale będę miał ognisko. Bo spele, które mógłbym potencjalnie chcieć od Sejda, trochę kosztują. Nie wejdziesz, DB. Jak nie wejdziesz, to odpalam ognisko. Ile z tych spali ja nie mam? Czy ja mam wszystkie spale od Sejda, czy mi się wydaje? Tak to wygląda, bo wszystkie mam, że held ileś. A nie, wiesz, to tutaj było. O, nieważne, nieważne, nie było. A i tutaj nawet nie jestem w stanie stwierdzić, czy ja coś... O mój Boże, 45 tysięcy dusz. Ja jebiu. Ja jebiu. Że się tak delikatnie wydarzy. Pewnie sporo tych rzeczy nie mam, jak tako, więc... Chociaż w sumie czy aż tak dużo. Nie no, jeżeli jakiś duszy nie mam, to raczej jest kwestia tego, że już to zużyłem, więc... Lipela? Miałem. To jest chyba tak, że Lipela mam, ale... mam też duszę dodatkową. Jep, dobrze kojarzyłem. Jeżeli dobrze pamiętam, to zaraz będzie najlepszy przykład kontentu z NG+, na który ludzie notorycznie narzekają, aczkolwiek mogę źle pamiętać. W ogóle jako, że moja podzielność uwagi jest absolutnie katastrofalna i w ogóle jestem nieogarnięty, obwiniam 30 stopni za oknem. O, 30 stopni u ciebie to jest chłodno, przyjedź do miejsca, gdzie jest ciepło i w ogóle wiem. Nie musicie mi tego wytkać. Pamiętaj, żeby oknie odpalić, to właśnie pamiętam jak tako. Tylko co chciałem, Shin, czy jesteś i czy można do ciebie dzwonić? Bo mam wrażenie, że to jest coś, co miało być, ale w końcu... Jak mówię, jestem dzisiaj półogarnięty. I to chyba najlepsze, co mogę sobie powiedzieć. Ale bym sobie skoczył. Hehe. Spokojnie, znając siebie, to niech to nie dzisiaj będzie. Nie no, ja wiem, że ta gra nie jest jakaś specjalnie długa, jeżeli się ją po prostu przebiega, nie zwiedza, ale chyba aż tak w siebie nie wierzę. Hello. Będę też musiał... Halo? A kolega się po prostu wziął i zabił. No spoko. Miałem wrażenie, że się bardziej nagrzewa. Jest spora szansa, powiem szczerze. Ja tak często mam z jakimś sprzętem, że... O kurwa, no i przeciwnicy. O kurwa, więcej niż jeden nowy przeciwnik to. Czy on tu wejdzie? Kto jest sens i może tu wejść?
Właśnie to jest to, o czym mówiłem wcześniej, że to tak nie działa, niestety. Że Soul Memory liczy się na danym NG, więc nie mogę skipnąć, to raz, a dwa, że osobie ci duzi na tych na NG plus 1 dają te spele, których potrzebuję z NG plus. Bo każdy z nich ma, z tego co pamiętam, duszę któregoś z bossów z DS1, tych dużych. Cześć, Flex Ascensi. I te dusze mają w sobie jakieś właśnie spele, nie spele. A jeżeli chodzi o bramę w zamku Danglake, to nie dość, że musiałbym osobno w EDS, tak, DS2, FDS2, owszem, osobno na NG plus 1 wbijać od nowa Soul Memory, żeby przejść przez tę bramę, to jeszcze potrzebne jest dodatkowo o milion więcej za każde NG. Czyli na NG plus 2 potrzebowałbym 2 miliony, żeby przejść przez tę bramę bez używania pierścienia. Obelwa. To mnie trafiło? Znaczy widziałem czym, ale dziwnie. Wezmę tego Flex Essence już u ciebie. Normalnie o Boże. Au. Umrę. Coś czuję. Czekaj, czekaj. Czy za dużo? Nie. O Boże! Zapominam o tych skurwysynach. Zapominam, że oni są. Wyciągnę go z wody potencjalnie. Jeżeli on będzie chciał ze mną iść. A będzie chciał. Zapomniałem kompletnie, że to są te wybuchające gnojki. Wyjście z pedykamentu i mogę dzwonić. Akurat bardzo ładnie się składa. Halo? Czekaj, czekaj, bo chyba wiem, co się zjebało. Oczy kurwa wiście. Aż ja nienawidzę. Nienawidzę Windowsa. Poczekaj, bo mam problem i cię nie słyszę. A teraz mnie nie I nie wiem, słyszysz? z czego to wynika. Daj mi sekundę. Halo? Nie, o teraz. What? Teraz powinno. Halo? Chyba wiem, z czego to wynika, ale nienawidzę swojego życia. I Windowsa. Uno momento. What the fuck? Nie no. Mnie słyszycie, prawda? I teraz ja też. What? Wait, what? Chciałbym powiedzieć, że cię słyszę, ale ci skłamię, jak ci tak powiem. Walczę z ustawieniami, daj mi chwilę. Nie, ja jestem retarded. A, okej. Co zrobiłeś? Generalnie Windows przy każdym możliwym update'cie przedstawia mi wszelkie ustawienia dźwiękowe na domyślne. Wszelkie. Okej, rozumiem. Łącznie z urządzeniami. Tak. I teraz jak przestawiałem na Discordzie, to przestawiło mi to też na domyślne, więc przestawiłem mikrofon na swoją kartę dźwiękową, do której mam słuchawki podłączone. Okej. No ja mam podobnie, bo mi, dlatego też się czasem grzebię w tych ustawieniach, bo nawalił mi przedni panel z rzekami. Aha. Więc jak podpinam słuchawki, to muszę przełączyć sobie z tyłu z głośników, które mam podłączone z tyłu na przedni, bo nawalił mi przedni panel w taki sposób, że cały czas mu się wydaje, że coś tam jest podłączone, chociaż nie jest. Aha.
I jak tam włożę słuchawki, to normalnie grają, ale jak wyjmę, to się nie przestawia na tył i na tył muszę się ręcznie przestawiać. Absolutna chujoza. To jeszcze dla potwierdzenia, czy czat wszystko widzi, słyszy, bo było pisane, że nie słyszy i się zastanawiam. Jak rynie widzę. Nie udostępniam ci? Mam twoje wielkie profilowe na Discordzie. Nie no, filmuję ci teraz. Legitnie mam kurwa twoje profilowe po prostu. Okej, okay, stop streaming. Mam bardzo dużą, szeroką bocinę. Idealnie. I dalej to trwa, to się nie zmieniło. Kurwa, teraz to ci już od nowa udostępniam. No wiem i dlatego mówię, że to się nie zmieniło. Weź, wyjdź i wejdź, proszę. Ja legitnie mam po prostu to. A nie masz jakoś obok do wyboru, czy coś? Nie. Weź, wyjdź i wejdź, proszę. Bo ja też musiałem wystartować tego. Udało się, ale to byłby bardzo wartościowy stream. A mi zdarzało mi się już z Sewikiem tak ogarniać, że jak robiliśmy rompę, to ze streama ogarniałem. Nice. Dobra, to w zasadzie to zastanawiam się, po co ja ci tu jestem. Dla towarzystwa. Ale że mam wolne, to bardzo chętnie posiedzę. Panie, są wakacje. Kurwa, kto nie ma poprawek, ten ma wakacje. Nie będziesz się przeszuczył cały czas na poprawki, prawda? Cały czas nie, ale cały sierpień mnie nie ma, w sensie wyjeżdżam 4 i wracam 27. Aha. Więc... Au. Ja zasądzę. Ta popraweczka jest we wrześniu moja pierwsza w ciągu w toku tych studiów, by the way, a kończę 4 rok, więc... No to nie, całkiem dobry wynik. Ja poprawek parę miałem, ale ten... Wrześniowo miałem chyba jedno tylko. Zazwyczaj w zimę coś uwalałeś? Nie, bardziej kwestia, że zdawałem za długimi terminami, jeżeli też było na lato. A nie no, u nas nie ma czegoś takiego jak drugie terminy. Znaczy no są, tylko że na wrzesień. No, w sensie poprawki są we wrześniu. No tak. No, okej. Czy ja mogę w końcu założyć pierścień na staminę? Czy to za duże wymagania? Bo mam wrażenie, że to jest problem, który mnie obecnie spotyka. Przez to, że nic nie poprawiałem do tej pory, to bardzo obce mi było pojęcie drugi termin, dlatego wiesz, rozpatruję to, co studenci znają pod słowem drugi termin jako poprawkę, nie jako drugi termin. No bo to już tak jak u nas na przykład babka mówiła, że ona nie robi trzecich terminów, tak? I wszyscy się śmieli, że jak to kurwa trzecich terminów nie robi, ha ha ha, chyba sobie żartujesz, babo. Spoiler, nie było trzecich terminów. U nas nigdy, nie, u nas nie było przedmiotu, z którego by był trzeci termin. No to nie, u nas w większości były pierwsze, drugie, trzecie, dziesiąte, zależnie od przedmiotu i tego, ile osób potrzebowało, ilu terminów. Ale no... Tak, żeby nie było trzeciego, to naprawdę się nie zdarzało, tak powiem. Zazdroszczę. It's locked. Chyba. Ja nie wziąłem klucza do tego. Proszę nie ochcimy, że nie wziąłem tego klucza. Wiem, co możemy zrobić, by the way. Boję się. Nie, kurwa, nigdy cię nie wyślę. Możemy w wolnej chwili, jak tam pobijesz kogo trzeba, to przelecieć czary i zrobić listę rzeczy, które musimy zrobić. Znaczy nie, no... O Boże. Ja taką listę rzeczy, no to mam zrobioną, tak? Mogę się na Excelkę teraz podesłać. A, dobra, super. Tylko wezmę poubijam sprawy synów. Boisz się moich rad na tyle, że już robisz wszystkie tego typu rzeczy sam? Nie, no przed jak czas się nie było po prostu, tak? Bo jakieś poprawki. I tak dalej i ten. Mhm. Ej, ale ja nie szkalowałem ludzi, którzy potrzebują dużo terminów. Okej, sam parę rzeczy dodawałem za jakimiś czwartymi czy coś. Spokojnie, ale gościa, ja też myślę, że z KPC będzie trzeba zapłacić uczciwą cenę. Z góry mówię, przepraszam za oficjalne Excel, a nie grzeczne i kulturalne OpenOffice.
Też mam oficjalnego. O mój Boże. Czy ja dobrze widzę? Czerwone duchy? Jeszcze pewnie oba na mnie wyjdą na co? O nie, no popatrz. Ale nie powiem, jak na to, że to ten przeciwnik to jest w idealnym miejscu. Ej, właśnie, Elisi dzisiaj. Jop, od 18. Co się dzieje? Nie wiem, bo nie mam włączonego. Czy gra się już zaczęła? Czy... O kurwa! Ja nie mam klucza tutaj. No to co, bijemy sinerkę bez odpalania? Tak, wybombisz ją, myślę, bez problemu i tak. Znaczy, bardziej mnie martwi to, że nigdy nie robiłem tej walki na tym. A, ona ma przydupasów. Wiem. Teraz. I dlatego się martwię. Bo nigdy nie robiłem tej walki. O Boże, ja nie mam tych też stosów ewidentnie. Czy ona nie ma przydupasów i ma dopiero na plus 2? Z tego co pamiętam, to jest tak, że ma, ale dopiero od jakiegoś poziomu HP. A, okej. Okay. I to gorsza ci przydupasi to piromanci. To pamiętam. Czy to była pierwsza gra? Name to coming up. Raczej to pierwsza, bo... Oni raczej wiesz na 18? Excel o, prowadzi 1-0. Już się skurwysyni pojawiają. Czyli czy to po kurwa słyszysz? Excel prowadzi 1-0. A co? Tak. To całkiem niespodziewany obrót spraw. Przypomnij mi jeszcze z Kinga? Z MAD. Doskonale. Ja umrę, by the way. Ale z drugiej strony, jak patrzę na tych piramantów, to może nie będzie aż tak źle. Chyba, że teraz Cinerka mnie zwanshotuje. Nie dam się. Jeszcze do Gea Piromantę i będę całkiem content. Nie ukrywam, ta walka bez światła jest też nieupierdliwa. To, że Lokon ci się przerywa jest yep. Powrotne. To jest dokładnie powód, dla którego nie znoszę walki z Gascoignem Bloodborne, by the way. Bo tam chłop wejdzie na jakiś losowy grup i nagle lecisz Lokon. Hidden Weapon Bell Covenant i te, widzę te puste okienka, w których wiem, jaka emotka się kryje. Pierwszy raz chyba robię te walki bez oświetlenia, tak swoją drogą. Bo tak to zawsze sobie rozświetlałem. Au. No nie, to Grave of Saints. I te uśmiechnięte emotki obok. O hit za mało? Nie zostało ci dużo. Nie no, musiałbym być naprawdę zdolnym człowiekiem, żeby się tutaj jeszcze wyjebać. A wierzę, że jestem normalnie zdolny, a nie zdolny inaczej? Nie, nie, mam na myśli checklistę. A, no, zostały mi rzeczy, które są z NG+, i zostały mi rzeczy, które są z tego. Z Dung Lake, z NG+2. Więc no... Bo wszystko co pozostało oprócz tego, to starałem się zejść na poprzednim NG. Tam trochę tych rzeczy było, ale no też nie tyle, żeby nie dało się tego ogarnąć. Dobra, branczyk wpadł. Zastanawiam się, skąd ja muszę NPC-ów ogarnąć, gdzie nie są w oczywistym miejscu w sumie. A kogo potrzebujesz? Wszystkich sprowadzistów o tym dowiedzieć. A, w sensie tych do Majuli. Tak. Na sklepikarkę nie, i mapiarza już wziąłem z lasu, to na pewno. Carilliona wiesz gdzie. Okej, okay, czyli i tak będę musiał tam iść, kurwa. Ta co cię wpuszcza do Hyde też wiesz gdzie. Czyli i tak muszę iść do Hyde'ego, no well. Zastanawiam się, czy mogę to jakoś pominąć, ale ewidentnie nie to razu. Tylko chyba oleję sobie po prostu smoka tym razem i tego Ponsztajna. Zaraz się okaże, że DF2 da się w miarę stronie przejść w jakieś 2 godziny. Trójka się da poniżej godziny. A mi speedane tylko na pewno się da, Jezu. W sensie bez gliczy. Ja to wiesz, dwójka też się da w miarę szybko bez gliczy, tak?
Niestety powinieneśmy ulepszyć. No właśnie przyszedłem po tego, po Shelda. Ale później skoczę, jak będę się wracał z jakiejś okazji. O, wiem, pójdę do Kowy, no to w Champion. Nie tym nie razem. Nie sobie tego. Wiem. Mówisz mi, wiem. Masz już wystarczająco źle przez granie w DS2. Znaczy... Powiem tak, zmieniłem zdanie co do tego, że bardzo lubię tę grę, ale wciąż nie uważam, że jest ona aż taka zła, jak wszyscy uważają. Coś, co mi się bardzo podoba w DS2, zaznaczajcie tę historyczną datę w kalendarzu, to jak dużo i w jaki sposób są wprowadzane zmiany na IG+. No i to jest to, czego mi brakuje w innych Dark Soulsach, bo ja jakoś nie mam motywacji, żeby po prostu robić to samo, tylko z innymi cyferkami. A jeżeli chcę zrobić jakiś nowy build, to wolę go powiedzmy od początku, a nie, że zaczynam grę na plus 10, ale po prostu na wyższe NG idę. No, bo trójka to jedna... ma bo... bardzo, bardzo chude NG plus pod tym względem. No bo w trójce nawet pieścieni chyba nie masz wyższe tierowych na NG plusach. Jakieś tam są, ale to jest jedyne co tam jest. A tak. Zapominam zawsze, że jeżeli się cofam bonem do ogniska, to że mi się rzecz... Znaczy nie liczę tego, jakbym usiadł przy ognisku. I teraz tak patrzę, że miecz ma połowę wytrzymałości i takie... Wait a minute. Kolejne przejścia też robisz... Ranglexornem, czy jakieś inne się no, właśnie się zastanawiałem, ale jednocześnie nie mam za bardzo pomysłu, bo pamiętam, że to pierwsze, które robiłem w ramach tego maratonu łączonego, miałem Twin Blade'em i on tak średnio mi wychodził. A jednocześnie chciałbym, żeby to było takie w miarę płynne i żebym nie miał przestoju przez to, że nie ogarniam broni. Masz Red Irona? Masz raczej. Powinienem mieć. O, on jest całkiem broken. W sensie nawet jak na standardy. Jesus, nawet jak na standardy Twin Blade'ów. No czekaj, zerknę zaraz. Czy ja mam. Red Iron Twin Blade. Masz, widzę ikonkę. Ja. Czyli musiałbym go pewnie tylko ulepszyć. Ona jest całkiem mocna. No, chcę dwa na minutkę. Przy tak zwanej najbliższej możliwej okazji mogę zerknąć i zobaczyć sobie. Właśnie się tak zastanawiałem, czy ja nie słyszę tej czwartego rycerza. O mój święty Boże, to jest absolutnie paskudne. Tutaj normalnie było ich dwóch. I... znaczy trzech. Dobra, jestem. Zapomniałem, że NG+ tutaj dodaje czwartego rycerza. Doskonale. I daje mi to bardzo silną ochotę, żeby po prostu przebiec na Hama. Coś tam bardzo podoba mi się rozwiązania NG+owe w Dark Souls 2. Yep. Hello. Cześć kolego. Weź się zamachnij ze dwa razy, co? A dobra, tak też możesz. Bo to jest wolny atak. Jego się nie dało padować, prawda? Jego nie, jego się da strzyzować, żeby popełnił sudoku. Dało się. O, okej. Okay. Nigdy nie próbowałem. No, większość humanoidalnych bossów da się po prostu obiegać, więc... raczej nie ma potrzeby, tylko tego co widzę... To jest boss, gdzie da się padować, ale nie ma to sensu przez to, jak mało klatek to ma. Ja go zazwyczaj po prostu wysyłam na lekcje pływania. No ja z tego co strzałem podniosłem odrobinę. Właśnie nie jest podniesione, wydawało mi się chyba, nie, że podniosłem. Nie podniosłeś sobie. Pomyliłem odgłosy. Więc chyba po prostu będę go obiegał. Tak, to on mnie teraz chyba chciał wysłać na lekcję pływania. O. Chyba się trochę odsunę, bo jestem za blisko lekcji pływania.
Jest naprawdę niewielu bossów tych humanoidalnych, których nie da się po prostu obiegać tak, żeby stać im z tyłu i być w miarę bezpiecznym na wszystko. Komu się nie da? W sumie Wendrickowi, I guess? Nie wiem jak temu, jak on miał. Film Knightowi. Bo on ma takie bardzo maszyste te cięcia niektóre. Tak, szczególnie to wolne. Ono ma więcej niż 180 stopni przed nim. Właśnie zastanawiałem, czy da mi, czy mi nie da. No dobra. Nie uderz tylko babki przez przypadek. Oj, tak, tak. Nie, czy to Maldrum the Assassin? Nie, to który jest z tych czerwonych duchów, które się pojawiają na NG+. Wiem, ale ma podobną broń. Zawsze mi się kojarzy właśnie to, jak świetnie jest zrobiony ten NPC w Elium Lois. Nie umiem parować się tych broni panych, że tak tu imię, dźganych. Za cholerę. Fajny tracking. Holy fuck. Ja od niego umrę, by the way. Tracking w DS2 to też jest zabawna bardzo rzecz. Zawsze mi się kojarzy ten słynny filmik z Rotenem, gdzie po prostu gość sprintuje dookoła niego i Roten trzyma ten tasak i się kręci dookoła. Czemu to nie był backstab? Bo nie stałeś w 100% za nim, tylko w 99,5, czego nie rozumiesz? Dobra gra. Zdążę? Nie. Tak. Bo nikt mnie nie chciał zabić. Au. Dużo ma tych stosów, kurdysyn. Ja widzę twojego życia. Holy fuck, nienawidzę twojego życia. Gaming. Żarty żartami, ale ta broń straszliwie mocno atakuje i to już ktoś jasnie, ty to uważam? Tak, wiem. Zdaję sobie sprawę, jak bardzo ASMR powiedziałem słowo gaming tym razem i boję się, że cię otworzę na jakieś nowe społeczności. No wiem, to nie jest tak, że nie lubię ASMR-u, ale też to nie jest tak, że bardzo poszukuję tego na co dzień. Że tak to imię? Nie wiem, już kiedyś mnie namawiałeś, żebym zaczął robić. No, śmiałem się, że widzowie bardzo chętnie podchali twojego ASMR-u, zgadzam się. Jesus. Another Super Metroid. Another Super Metroid Remake. Kto by chciał grać w okropne Metroidy, Huldur? Tak, jestem z tych ludzi, którzy nie przypadali za Super Metroidem generalnie, więc... To nie jest na pewno wyjątkowe. Nie jest też bardzo słyszalny twój głos w tej chwili. Bo sobie przypadkiem gałę przykręciłem za mocno. Mylało. Mam mikrofon z gałą tym razem. No, jak już wspomniałem o otwieraniu cię na nowe społeczności i ściąganiu ci nowych części widowni, to powiedziałem A, to powiem i B. To po Metroidvanii miałem ostatnio okazję w robocie mieć jeden taki tytuł, gdzie w pewnym momencie zacząłem grać w Farming Simulator i czułem się z tym absolutnie okropnie. Okej, okay, what the fuck? Nie, dosłownie, tak jak większość gry to jest jakaś, powiedzmy, no można powiedzieć, że Metroidvania tak w pewnym momencie wchodzi dosłownie symulator do grudka i miałem taki, nie, to nie dla mnie. O kurwa. To jak Square, która na Nintendo Directie, czy to było Square, czy to w ogóle był po prostu, w każdym razie na jednym z ostatnich Directów w ciągu ostatniego pół roku, powiedzmy, był jeden z directów, to było praktycznie same przedstawianie jakichś farming simulatorów właśnie. Dosłownie z 5 tytułów tego typu na jednym directie poszło. To mi się od razu przypomina, to był, żeby nie skłamać, ta Microsoftowa chyba konferencja, gdzie to było Sci-Fi The Conference?
Możliwe. Że dosłownie to jakoś co drugi tytuł to było jakieś kosmiczne science fiction. Okej. Okay. Też... Nie oglądam Microsoftowych wszystkich pokazów chyba. No ja tylko, te duże, które są tak, żeby każdy oglądać to... Jedyne, które rzeczywiście każdy oglądam, jak tylko wiem, że są to directy tak naprawdę. Ale to też bardziej dlatego, że tam raczej jest większa szansa, że się trafi jakaś gra, która mnie interesuje. A dwa, że znacznie częściej są tytuły, które wyjdą zaraz albo w ciągu najbliższych 3 miesięcy, a nie w 2025. Mhm. Znam, ja sam nie mam Switcha, ale też oglądam raczej wszystkie directy, bo znam dużo Switchowców i fajnie mi się też obserwuje po prostu nowe tytuły i zawsze mam kopium, że kiedyś dropną na pecety, co się zazwyczaj nie dzieje. Tak, dropną kiedyś oczywiście. Czym się akurat? No, Octopath 2 dostał multiplatformowe wydanie Day One. Prawda. I ja naprawdę nie potrzebuję więcej. Przez większość czasu też Octopath 1 był znacznie częściej na promocjach na PC niż na Switchu. Zdecydowanie. Poza tym na jedynkę nie trzeba było wcale długo czekać, bo mniej niż rok. Mhm. Na Switcha wyszła chyba w lipcu 18. Tak, w lipcu 18 była rocznica parę dni temu, piąta, a w czerwcu 19 na PC. No, przynajmniej nie trzeba było czekać tyle na Bloodborne. Persona 5. Jak to było? Persona 5 Strikers? Tak, żeby ludzie mogli sobie spokojnie pograć, nie znając fabuły? Oryginał? Tak. Cóż, dalej nie zagrałem, chociaż mam kupione i mam nawet w mojej goblotce Up Next, więc myślę, że jak skończę Ghost Trika, którego jeszcze nie zacząłem, ale to kwestia czasu, to sobie przejdę potem Strikersów. No ja wiem, że prędzej czy później też się wezmę za Strikersów, ale nie jest to dla mnie jakiś super wielki priorytet. Zwłaszcza, że mam jakąś taką bardzo dużą niechęć do wracania do gier, które już kiedyś zaczynałem. A, zaczynałeś z Strikersów i co, odbiłeś się? Nie, ja byłem gdzieś w połowie gry, tylko miałem softlocka. What? Po jednej walce z bossem w Strikersach gra mi się retweetowała. Okej. Okay. I miałem to praktycznie tak, że nie dało się z tym nic zrobić sensownego. Wiem, że w końcu to spatchowali jako tako, więc to nie jest tak, że... Jak teraz wrócę, to znowu będę miał ten sam problem, tylko no jednocześnie mam wrażenie, że przez to, że jak działają mechaniki tej gry, to musiałbym po prostu zacząć... Lepiej od początku. No, że musiałbym po prostu sobie przypomnieć, Jezu Chryste! Musiałbym sobie po prostu przypomnieć, jak się to grało kompletnie. No tak, jasne. Lubisz w ogóle musou gierki, czy raczej nie? Nie jestem jakimś super fanem, w Persony mi się grało całkiem w porządku, aczkolwiek czułem jednocześnie, że nie ogarniam na tyle dobrze mechanik i w ogóle, tak? Nie, no bo wiem, że są teraz dosyć popularne, w sensie jest Fire Emblem Warriors, jest Hyrule Warriors, jest chuj wie co Warriors w zasadzie, więc jest tego całkiem sporo. Fire Emblem w sumie ma dwa tytuły. Pytanie? Bo no wiem. Bo jeszcze ten trzydomowy jest tych Hope bodaj. Tak, wiem. Gdzie gdzieś śmiał, że protagonista od pierwszej minuty jest dużo lepszy niż protagonista oryginalnych trzech domów. Okej. Okay. No ale... Znaczy, protagoniści też... w Fire Emblemach w ogóle to... Znaczy... Niezbyt ciekawe stworzenia zazwyczaj. Znaczy wiesz, też pamiętaj, że w starszych Fire Emblemach protagoniści byli rzeczywistymi postaciami, a nie jakimiś... Self-insertami, no. Yep, jakimiś stworzonymi awatarami, tak? Tak. Że tak naprawdę chociaż... dopiero wymysł tego Awakeninga chyba? Tak, chociaż starszych emblemów nie znam tak dobrze. Wiem, że powinienem i wiem, że to duży brak, ale nie znam niestety tak dobrze tej serii wstecz. Też zależy, która część, tak? Bo są części, w które warto zagrać, są części, których nie tylko był kijem. Już nawet pomijając Fates. Jezus, nie mów mi o tych, że... Czy z nim wystarczyło pogadać, czy od niego trzeba było coś kupić?
Dobre pytanie. Na pewno nie musiałeś nic kupić, ale nie wiem, czy pogadanie wystarczy. Imbifel, muszę pokonać tego projektu. Panie... Kurwa, da się sprawdzić szybko. Gameboyowe emblemy są spoko. No właśnie też mi się wydaje, że te gameboyowe to jest taki typowy przedstawiciel Fire Emblemów, jak dla mnie. Jeżeli tak, chodzi o gameplay. Bo z, bo z kolei na przykład te, które na SNES-a wyszły, one są bardzo specyficzne przez to, że zamiast jednej mniejszej mapy, drugiej mniejszej mapy masz po prostu rozdziały rozmiaru jakichś 7 normalnych map. Tak, musisz pobić Flex Sales Entry. Nie chciałem tego robić. Ale trzeba, to trzeba, mus to mus. Musisz pobić Sentry'ego i z nim pogadać potem. Mhm. Tak, jest, że od razu też pobiję przeciwników tutaj, żeby móc po prostu pobiec od razu. Dlaczego Peach nagle zrobił się cracked junglerem? Co się odpierdala? Ale I know. Ja to... Czyż on nie miał ani rąk, ani głosu jeszcze w regular splicie. Co się dzieje, naprawdę? Nie wiem. A propos, co się dzieje? Czy widzisz moje hapeki? Nie, bo zerknąłem na LEC. No, doskonale. To było... Połowa to było jedno combo, tak naprawdę. Mhm. I to nawet nie od tego czerwonego wysyna? Tak, podejrzewam, że od tych z dwoma mieczywkami. Yep. To teraz tego kolegę. Bardzo przyjemni do dealowania. Broń drzewcowa na pewno go spaduje. Ja pierdolę. Nie wiem, czy Twin Blade'y można w ogóle. Powinno się dać. Twin Blade'y? Kurwa, ja. Zastanawiam się, w którym momencie miałbyś. Na początku animacji? I guess, bo na przykład mocne Twin Blade'ów mam wrażenie, że powinno się dać parować, bo to jest ten obrót z pojedynczym cięciem, przynajmniej na Red Ironie. Tak to wygląda. I to wiem, że się da parować, ale te takie zwykłe, jak robisz kurwa 50 ton do lądu tą bronią, to nie mam pojęcia. A propos. Okej. Okay. No ale nice. to jest ten jednoręczny, tak? Więc no, tego nie liczę aż tak. Jasne. Spróbuję go po prostu dobić, żeby mi dupy nieco. Czy on będzie mi tu dupę, jak zejdę do Sentry'ego? Nie, doskonale. Sentry to jest jeden z tych bossów, w których lubię sobie po prostu założyć tarczę 100% blocka i sweat. Możesz też go raczej po prostu wybombić w parę ataków. Patrząc po tym, co mi robił ten skurwysyn w Bastille, to tak się boję. O kurwa! O tym problemie zapomniałem. No tak. Koledzy. Kolegowie tak zwani. Yep. Bo na szczęście Sentry jest dużo wolniejszy. No, ta strona z pałami jest banalna wręcz. Ja zawsze staram się go od boku trzymać natomiast. Na tyle na ile się da. To wiadomo, nie zawsze jest wykonalne możliwe. Ja na tę stronę z pałami dosyć dobrze ogarniam timingi, a na stronę z mieczami mi się nie chce. Z innych gier, na które ostatnio narzekam, Jezu Chryste, nie mogę grać w Xenoblade 3. Nie mogę, po prostu nie mogę. Co jest nie tak z Xenoblade 3? System walki w tym wykonanym kantę trwa po 5 minut. A, okej. Okay. Bo to jest taki typowy system walki, jakbyś miał w MMO, powiedzmy. Mhm. Taki FF12-esk. Znaczy powiem tak, przeciętny przeciwnik ma jakieś, nie wiem, 150 tysięcy HP, bym powiedział. Twój autoatak będzie zadawał po 120. A twoje skille, które zdają sensowne obrażenia, mają cooldowny. Doskonale. I te cooldowny są gdziekolwiek między 10 a 30 sekund. Brzmi bardzo fan. Wiadomo, masz jakąś tam sześcioosobową drużynę, tak? I możesz zostawić ją, żeby robiła autowalkę praktycznie. No tak, ale to i tak musi być całkiem okropne. No mi to kompletnie nie podeszło, nie będę kłamał. Skocz sobie do Carillona. Właśnie dlatego ubijałem przeciwników wcześniej, żeby nie musieć się cofać do ogniska i bić ich jeszcze raz po drodze. Cześć, bo Excel dive'uje mad. I przegrywa dive'a 2-1, doskonale.
Idealnie. Ja zawsze z Matt się śmieję, że jeżeli Matt wygrywa, to kiepsko świadczy o szansach na międzynarodowych turniejach. True. Chociaż to spójrz na graczy Excel i powiedz mi, że cokolwiek ugrają na nie, no ja wiem, top 10 z Chin. Tylko wiesz, to bardziej chodzi o to, że... Czy ja będę musiał jednak się cofnąć? Nie, na razie to kolega najwyraźniej chce zabić Mikali Liona. I chyba jednak będę musiał się jeszcze cofnąć do ogniska niestety. Okej. Okay. Albo chciałem powiedzieć, że albo przynajmniej ten. Albo się przepłynąć do Lost Bastille. W sumie jak już tu jestem, to pewnie, że mogę to zrobić, żeby zaliczyło po prostu. No, nie wiem co jest triggerem. Na wiki było, że zabić Flexile Sentry i pogadać z nim, ale no... Nie do końca. Nie mówił, że wraca do Majuli, więc ten... Więc wolę popłynąć. Najwyżej, jeżeli się okaże, że trzeba coś więcej. Dla świętego spokoju mogę równie dobrze nawet pierwsze ognisko tam odblokować w tym Lost Bastille. A, to się przepłyni. Będzie z głowy do bezpieczeństwa. Ja skrót i tak mam do niego odblokowany, więc... W ogóle Elioja gra Nocturne? Okej. A sporo ostatnio na pewno widziałem gdzieś tam na wschodzie bardziej. What ja ostatnio oglądam mniej. Czy Sentry ma jakiegoś graba czy coś? Nie. Bo nie kojarzę. Bo widziałem jak jakiś duch wyjebał się w sufit i się zastanawiałem o chuj chodzi. A może ma coś, że nie wiem, że cię nabija na miecz. Nie mam pojęcia. Ale wyglądało to co najmniej komicznie. Okej. Okay. Dobra, prowadź mnie. Zyń, zyń. Tak sobie myślę teraz, po tym jak trochę grałem w Elden Ringa, że teraz tak mi brakuje właśnie w takich... z tych starszych Soulsach możliwości ulepszenia sobie broni jakoś idiotycznie szybko na wysokie poziomy. Aha. Ale to też wiadomo, że w Elden Ringu masz tylko i wyłącznie te... z tych... somberów. No sombery możesz mieć bardzo szybko. No... plus 9 wydaje mi... plus 10 nawet możesz mieć jak tylko zabijesz dane, tak naprawdę. No. A jeżeli gliczujesz, to nawet szybciej chyba. Ósemki możesz mieć po Margicie już spokojnie. Znaczy, jeżeli ósemki, to dziesiątki z automatu też. Największym problemem z tego, co pamiętam, jest... Poczekaj, a te somberowe są do 15, czy są do 10? Do 10. Okej, okay, bo nie wiem, gdzie jest Ancient Somber. Ancient Sombera możesz nie mieć za robienie questline'a Vera. Bo od niego dostajesz teleport do Moga. No tak, ale on jest za Invader. A nie. Zmienili to. A, okej, okay, bo jak grałem, to jeszcze był za Invader. Aha, można go zrobić bez invadowania w tej chwili. Okej. Okay. To rzeczywiście. I z tego co pamiętam, Invader Znaczy właśnie nie ten Invader, tylko zrobienie tego questline'a, jak tak da się skończyć w Liodnie jeszcze chyba? Okej. Okay. Także największym problemem jest chyba siódemka? Jeżeli mnie pamięć nie myli? Somber? Okej. Okay. Bo 8-9 są w Dragon Ballu, które jest dostępne odkąd masz torrenta. Tak, wiem. Dziesiątka jest... Uwara. Szóstkę możesz mieć z tej skrzynki, jeżeli pokonasz tego bestię w tunelach. Piątkę masz w tunelach, tylko siódemka jest właśnie jakoś tak chujowo... No kolega mi zniknął. O kurwa, tylko trzy statiki w meczu? Nie no, ogarnęli się w tym trochę szczerze mówiąc. No, są tylko trzy, więc... Są obu midlanerów i Kaisa. Nie zgadnę, LeBlanc Twistana? LeBlanc Twisted Face. Twisted Face buduje statikę. Ale senior one. I Karzy na Kaisie.
Gdzie teraz? Pamiętaj, że do Carillona. Znaczy, mam już go. A, okej. Jak... Zerkałem na LEC. No właśnie, jak patrzyłeś to ten, to poszedłem się okazało, że on już jednak wrócił. Nice. Nie musiałem na niego nawet wygadywać jeszcze raz. Teraz się właśnie dostałem. Mogę obrócić koło, albo mogę iść do tego? Bo mam. Boże, jeszcze jakieś... dzisiaj jest. Jeszcze dzisiaj jest Fnatic SK. Mam Dęcza. Holy. To może być fajna seria. Chyba będę ambitny, idę ten, żeby mi koło obrócili. Idziesz do Huntsman's Corps? Yep. Nice. Ja bym się uparł, to pewnie mógłbym ją zabić po prostu, ale... Nie, ona jest potrzebna do achievementu. Mógłbym ją zabić. Nie byłby to pierwszy raz. Ale tym razem mógłbym widzieć samego siebie. Sugerujesz, że wcześniej mógłbyś wynić kogoś innego. Tak. Właśnie też dlatego inwajdowałem ją na poprzednim NG. Bo coś było za inwajdowanie jej, jeżeli dobrze pamiętam. Nie pamiętam, czy mirakel jakiś czy coś. I też stwierdziłem, że... Jakiś chyba tak. Że żeby tego nie ujebać na NG+, to zabito na NGZ jeszcze. Gdzie też nie będę kłamał, że gdybym nie szukał cheeków, to bym nawet nie wiedział, że istnieje sposób inwajdowania jej. Mhm. A potem jest dopiero Harvest Valley i Earth and Peak, rzeczy. W sensie masz Kloan i Illigana. Ale dobra, to po nich powinieneś wszystko mieć. Bo Rozabew będziesz miał wcześniej za przejście do Shaded Woods. Może tym razem Ornifex nie zabije. Ornifex nie jest potrzebna do niczego, ale tak. Znaczy, jest potrzebna do speli. Ornifex nie ma speli. Ona nie ma speli żadnych? Jestem prawie pewien, że nie ma. No, jej tytuł to Weapons Smith Ornifex, więc to by się zgadzało. Kojarzę, że możesz, że u niej możesz robić tylko. Czyli co mówię? Tylko bronie. Czyli co mówię, że wszystkie te, że wszystkie te nawet NG+ cokolwiek... są tylko u tego, u Sejda? Tak. Nie dam sobie pały uciąć za to, ale tak mi się wydaje. No dobra. Zaraz ci powiem. Ale nie, absolutnie nie będę narzekał, jeżeli taka jest prawda. Tak, nie ma żadnego czaru. Nie ma żadnego czaru. Ma do kupienia 3, ale do wymiany nie ma żadnego. To czemu ja ma się... do kupienia... To czemu ja się tak przejmowałem? Homing Soul Arrow, Homing Soul Mass i Fall Control. To mi przypomina, jak ja absolutnie nie znoszę tego systemu, który jest w pierwszych Soulsach, jeżeli chodzi o używanie tych broni bossowych, z jakimiś fajnymi skillami. Że to ci zużywa... Że kosztują wytrzymałość? Tak. Zwłaszcza, że tej wytrzymałości... Ja w dwójce też tak jest. No tak, dlatego mówię, że w pierwszych, nie że w jedynce, tylko że ogólnie. Wiesz, jak słyszę pierwsze Soulsy, to myślę DS1. Tak, zwłaszcza znając mój hejt na DS1, co nie? Mhm. Nie no, w sensie, dopóki nie wymyślili paskamany, to w zasadzie w jaki inny sposób to miało być rozwiązane? Powinno zużywać mniej wytrzymałości, o tak powiem. Bo... A, no to zdecydowanie. Zwłaszcza w grze takiej jak DS2, gdzie samo zużywanie wytrzymałości jest obrzydliwie wysokie. Tak, a w jedynce są spele, w sensie są specjalne umiejętności broni, które ci po trzech użyciach zużywają znaczną większość. No tutaj nie wiem, czy na przykład ten Dragonfly Speed, czy nie miał jakiegoś elektrycznego ataku, który ci zużywa 10 na 50 albo coś na deseń? Mhm. Więc też... Jest to absolutna katastrofa. No, wszystkie czary są u Strayda, z tego co widzę. Jednocześnie mamy w drugą stronę na przykład Elden Ringa, gdzie w pewnym momencie czuję się, że nie używając weapon arta czuję się źle. Mhm. Aczkolwiek
Nie wiem, bardzo lubię weaponety z Elden Ringa, nawet jeżeli nie są zbalansowane ani odrobinę. Tak. Ja tak samo. W ogóle podoba mi się ten set, w sensie, inaczej. Podoba mi się możliwość customizowania tego wszystkiego. Mhm. Do takiego, do tak dużego stopnia, w jakim to jest w Elden Ringu. No ale też ma to tylko sens, jeżeli używasz tej broni nie z tego, nie ze Somberów, więc to też trzeba mieć na uwadze. No pewnie. Dobra, patrzę na Old Witch są. Znaczy nie, no z tego co pamiętam, to wszystkie te dusze są z tych dużych bossów. Chyba, że coś teraz pierdolę kompletnie. Tak, tylko patrzę u kogo się je wymienia. Nie, patrzę u kogo się je wymienia i rzeczywiście wymienia się je wszystkie na czary u Strayda, a na bronie u Ornifex. Okej. Czy ja umrę? Czy to, że próbuję spinować? Nie dziwiłbym się. Pamiętaj, żeby duszy nadali przypadkiem nie wydać, bo... No, ona ma... Bo Outcry jest rzeczą. Wiem i widziałem nawet ile kosztuje. Nie było mnie stać, zaskoczenia absolutnie, kurwa, nikogo. Jest bardzo drogie? 45. O kurwa. A i to DLC rzecz, więc nie jestem zdziwiony, jaki specjalnie. No, ale nie jest jakiś, to nie jest jakiś turbo broken jar. No tak, zazwyczaj rzeczy nie są wyceniane na podstawie tego, że są za silne, za słabe, tylko bardziej na podstawie tego, że są w początkowej fazie. Jak późno w grze są. No. Tak samo sporo broni w DS3 kojarzy, że było tych na przykład DLC-kowych albo gdzieś tam tych endgame'owych po jakieś 20 tysięcy, pomimo że... Czy ja nie siadałem przy tamtym ognisku, Jezu Chryste. No nie wiem, tam nie było ogniska przecież bez klucza. Myślałem, że przebiegnę. Okej, już wszystko wiem. Tak to... Zawsze tak mam, jak myślę sobie, a przespeedrunuję. Dlatego nie nadaje się na speedrunera w Dark Soulsach. Sięgam. No, jesteś już dosyć daleko, jak na to, że zaczynałeś godzinę temu. Wiesz no, gdybym był na NGZ-o, to byłbym dużo wcześniej, tak? No tak. Bo jednak bossów się bije zauważalnie szybciej na tym, na NG+. Widzę z Mariana. Nie. To do Civica z jakimiś rzeczami. A już na pewno, jeżeli ktoś mi powie speedrun z Lost Level, to zacznę rzucać prewencyjne kiki. No zakładam, że o to chodziło. Biorąc pod uwagę, że to jest ten Marian, którego robiłeś. Znaczy, śmiejesz się, ale na streamie, na którym... Wow. Gaming. Na streamie, na którym przeszedłem Mariana dwójkę, udało mi się też nie przejść jedynki w parę ładnych podejść. Czym jest Soundalet KW? Dokładnie tym, czym może być. Nie. Jest legitnym KW, czy jakimś tak. Twoim? Nie, to jest okay. Legitny KW. Okej. Okay. I w tym wypadku jak najbardziej zasłużyłem. Ja przysięgam, że nie potrafię speedrunować, bo zazwyczaj nie potrafię unikać przeciwników. Musisz swoją drogą, jak patrzę na twoje point incentives, to musisz coś tam dorobić. Nie mam pojęcia co, ale... Ja też zawsze mam takie wrażenie, że coś tam fajnie by było dorzucić, ale jednocześnie nikt nie przychodzi do głowy. Musisz zrobić Sevikowi konkurencję i dać swojego ASMR streama. Implikowanie, że mój mikrofon się do tego nadaje. No tak, bo to trzeba jeszcze jakiś magiczny mikrofonik mieć. Może tym razem będę stronnym człowiekiem i kurwa zabiję. Au. O nie, tylko nie resztki mojego IQ wykorzystywane. Te ostatnie szare komórki, które jeszcze się nie stopiły.
Tak, wiem. Jesteś w Gdańsku, nie narzekaj, jada, jada. Wyczuwam silne hejterstwo lata. Owszem. Hejtera to na każdym kroku, a co? Kurwa, ona zdążyła mnie zinwajdować. Akari, dzięki za followa. Ktoś mnie strzela. I ktoś mnie... dzień dobry. Dobra, przyszła. Głupia szlurwa. Boże, ta konata mi dała bardzo intensywny blast from the past. Powiesz mi, mam bardzo starożytne rzeczy na tych. Na jakichś powiadomieniach o followach, subach i tak dalej. Kurwa, słuchaj, my parę dni temu zaczęliśmy robić playlistę z motywem przewodnim POV dorastałeś w 2010. I jak wracałem do wszystkich starożytnych rzeczy typu jakieś początkowe Lady Gagi, Rihanny i inne cringe'owe popy tego typu, to bardzo, bardzo świetnie się bawiłem. No ja jeżeli... Bardzo jeżeli... świetnie, to genialne określenie, by the way. Ja jeżeli dobrze pamiętam, na tych na subach mam gifa z Kajona, gdzie Yui dostaje popysku dolarami. Jeez. Mimo tej konaty za punkty. Jakaś część mnie chciałaby wrzucić coś mojego, a nie losowe sound effecty z tego? Gdzieś tam wrzucone? Tak. To jest bardzo oczywisty bait. Ona wie. Ja wiem, że ona wie. Nie no, słuchaj, Shinji, dla mnie sprawa jest prosta. Mogę odpowiedzieć na to pytanie, ale będziesz musiał zostawić włączonego streama, jak pójdziesz spać, bo ja się będę produkował, więc twoja decyzja. Znaczy, wiesz, no ja mogę zostawić włączonego streama. Zmienię najwyżej tytuł Shin Heichi DS2. Zamiast... Just chat, tak, kategoria just chatting. Będziesz mnie farmił for content. Jestem pewien, że twoja opinia podziela znaczna część ludzi w porównaniu do mojej. Ponieważ moja opinia jest based as fuck. Pamiętaj, tak, ja mam ten problem, że ja jestem w stanie ci powiedzieć, że ja lubię tę grę, nawet jeżeli wiem, że ona jest w wielu miejscach absolutnie źle zaprojektowana. Nie no, właśnie ja nie mam problemu z tym, że lubisz tę grę. Mój problem się zaczyna wtedy, kiedy ktoś mówi mi, że Dark Souls 2 jest lepsze od. Tu się zaczyna problem dla mnie. Będę się kłócił, że wolę projekt dwójki niż jedynki. Nie no, don't get me wrong, jakby druga połowa jedynki to też jest absolutne AIDS, ale... Mam wrażenie, że problemy w DS2 zaczynają się szybciej niż w DS1, może tak. A... Problemy w DS2 zaczynają się na poziomie jednych pierwszych bossów, bo kombat z pierwszymi bossami. Na poziomie adaptability. Kłóciłbym się, że patrolowanie na 50% to jest w jakim stopniu porównywane z adaptability. No, nie zgodzę się, bo nie musisz inwestować poziomów, żeby odblokowywać mechaniki gry. Bo odblokowywanie czegoś tak podstawowego jak klatki nieśmiertelności jest dla mnie skończonym idiotyzmem. Tym bardziej, że jakby fatalowanie istnieje w każdej grze. No tak, tylko... W DS1 tak naprawdę nie da się nosić niczego sensownie ciężkiego, jeżeli chcesz mieć tyle klatek nieśmiertelności, ile sensownie możesz używać. Zdefiniuj sensownie ciężkiego. Jeżeli dobrze pamiętam, na podstawowym poziomie, jeżeli założysz na przykład Black Knight Greatsworda, to nie możesz nosić dosłownie żadnego pancerza, jeżeli nie chcesz patrolować. Fair enough, fair enough.
Jakby nie mówię, że podoba mi się to, że fatrolujesz od 50% w DS1, natomiast nie uważam, że jest to ani trochę porównywalne z adaptability. Może no, tak? Na adaptability mnie najbardziej zawsze dziwi w kwestii adaptability, że połączyli to z mechanikami dla magów. To mnie chyba najbardziej dziwi. A no, bo przecież attunement też rozwija adaptability. A attunement tak naprawdę kompletnie nie ma wpływu praktycznie na nic dla takiej postaci jak moja, tak? No poza tym, że chciałem sobie użyć jakoś casualowo któregoś spela w Iron Keep, to nie mogłem, bo nie ma slotów. Mhm. I to nie zastanawiam się dlaczego... Czy on właśnie zabija swoich? Okej. Okay. Zastanawiam się po co, dlaczego nie dali jakiejś alternatywy dla postaci walczących wręcz. Jeżeli już chcą się trzymać tego adaptability, tak? Nie, ja mam problem z samym istnieniem adaptability, bo to jest dosłownie zamykanie mechanik gry za inwestycją poziomów. Chciałem rzucić jakiś bardzo okropny argument, który byłby bardzo okropny tylko po to, żeby bronić się gry. I... Nie no kurwa, wyobraź sobie, że w DS1 jak nie wpakujesz 15 punktów w resistance, to nie możesz używać heavy ataków na przykład. No byłoby to absolutnie paskudne, prawda? No, to jest dokładnie to, co robi DS2. Jeżeli nie wpakujesz punktów w adaptability, to nie możesz sensownie rolować. Podkreślam sensownie, nie wcale, ale sensownie. No fascelować nie możesz, ale znam ludzi, którzy twierdzą, że... no ja nie potrzebuję tak naprawdę tego. Nie potrzebuję fascelować. Mogę to ogiem izolować albo... nawet fatalować. I nie będę kłamał, że nie rozumiem, jak można grać w Soulsy na fatalach. Ja też nie lubię. Jednocześnie przez to w DS2 na przykład bardzo długo grałem starczą. Wiesz co, gdyby fatrolowanie ograniczało się do fatrolowania, to nie miałbym z tym takiego problemu, jak z tym, że to też wpływa na prędkość na przykład poruszania się typu bieganie i tak dalej. Bo to jest dla mnie wkurwiające. Wiem, że to by było nielogiczne, gdyby nie wpływało, ale znaczy... to mi bardziej przeszkadza. Ale... Bo jeżeli jesteś na poziomie fatroli, to chyba biegasz wolniej. Ale to jest w każdej grze, żeby nie było. Tak. I w każdej mi to przeszkadza. Aha. Nie, właśnie się zastanawiałem, czy z jakiegoś powodu trzymamy się argumentu, że to jest przeciwko temu. W każdej mi to przeszkadza. Aha. I też wydaje... Tak, tylko jak wspomniałeś o fatrolowaniu, to tak mi się tylko skojarzyło, że muszę pohejcić. Mhm. I też wydaje mi się, że to na poruszanie się poniżej setki nie wpływa, a jeżeli wpływa, to nieznacząco. Ale na pewno, na pewno wpływa na prędkość odnawiania staminy od pewnego momentu. I guess. I to rzeczywiście jest bolesne. A z drugiej strony mam potem przykład taki jak DS3, gdzie ludzie po prostu robią Fashion Souls. No, znaczy... To jest bardzo inne rozwiązanie i nie mogę powiedzieć, czy lepsze, czy gorsze. Bo jest bardzo inne. Mnie zawsze najbardziej dziwi, dlaczego istnieje taka statystyka jak... No, żeby nie spierdolić nazwę Vitality. Która jest też w trójce, którą lubię. W dwójce jeszcze... Pamiętaj, w dwójce jestem w stanie odrobinę zaakceptować istnienie dodatkowych statystyk. Przez samo to, że kończysz jak grę... Jak łatwo poziomy wchodzą. Kończysz grę mając jakieś 100 poziomów więcej niż w innych grach, tak? Mm-hmm. Tak. Ja dosłownie kończyłem NG0 na 190 poziomie, gdzie DS3 kończę gdzieś koło 100 max zazwyczaj. Może 120, jak akurat coś mi się odjebie. Wiem. No niby tak, z drugiej strony... No ale to też wiadomo, że wtedy pierwsze parę poziomów dosłownie inwestujesz tylko i wyłącznie w ten. Musisz zainwestować pierwsze 20 poziomów w statystyki, które sprawiają, że da się grać? No mniej więcej. Chyba, że twoją...
Wiesz, no jeżeli nie chcesz używać rolowania jako swojej głównej mechaniki, to takiej awaryjnej, no to da się grać bez zasady PvP, tak? Akurat DS2 bardzo szybko ci daje tarczę, który ma 100% bloku i blok działa tutaj na zdecydowano większej rzeczy też. Dlatego użyłem tej analogii do mocnych ataków, bo da się grać bez mocnych ataków w całą grę. Aha. Co nie znaczy, że powinno to istnieć. Prawda? Ja tak naprawdę mój hejt wcale nie wynika z tego, że ja nie chcę lubić DS2, tylko wkurwia mnie straszliwie to, że DS2, i tutaj ktoś złośliwy utnie ten klip, że wkurwia mnie straszliwie to, że DS2, ale... Znaczy, właściwie byłoby to bardzo prawdziwe. Tak, bo wkurwia mnie to, że DS2, ale wkurwia mnie to, że DS2 dlatego, że w DS2 jest cała masa fantastycznych pomysłów, które są w tak chujowej gameplayowo grze, że nie mogę ich doceniać. O Jezu. Mnie chyba najbardziej boli to, że bossowie są tacy, jak są. Ja zawsze uważam, że Soulsy są dla mnie grą, w której 80% zabawy wynika z walk z bossami. Zgadzam się. Dlatego też nienawidzę DS2 tak bardzo. A DS2 ma bardzo miałki bossów, gdzie zdecydowanie większość z nich to jest dosłownie humanoidalny przeciwnik, którego obiega z prawej strony. A ci, którzy nie są w tym gatunku, to humanoidalni przeciwnicy, których obiegasz z lewej strony. Kogo obiegasz z lewej strony? Kogoś na pewno się da... nie wiem, czekaj, zaraz ci powiem. Gaming? O kurwa, gaming. Ja Fume Knighta obiegałem bardziej z lewej niż z prawej. Bo teoretycznie wydaje mi się, że z lewej strony dobrze jest obiegać leworęcznych przeciwników, ale... Jednocześnie nie jestem w stanie z głowy ci powiedzieć, kto jest leworęcznym przeciwnikiem. Poczekaj. Jedyną postać z jakichkolwiek sortów, która kojarzy, że jest leworęczna, to Artorias. Tak. Ale właśnie, bo jesteś... O, a któż to? W Orlok? No, tak. Doskonale. Sprawdzam ci już Gilligana, bo niedługo będziemy koło niego. Oh. Invaded by Dark Spirit Forlorn. Przypominam tego mema już nie wiem który raz, ale za każdym razem bawi mnie tak samo. Screen z ekranu tytułowego i wstawione to okienko. Invaded by Dark Spirit Forlorn. Wiem. Podoba mi się w ogóle, że Forlorn mi zadaje jakieś, nie wiem, 200 HP, a ci z mutami jakieś 1000. Ano. Gaming. Całkiem. Pozytywny gaming. Nie to co. Jak spadniesz. Następne podejścia do atakowania. Jak spadniesz jeszcze raz w jakimś bardzo fortunnym miejscu, to zostanie powtórzony ASMR gaming. Gdyby nie to, że nie chcę kraść czyjś voice clipów, to ustawimy sobie twój gaming jak Pointy Wars. Nie no, ja mówiłem, że musimy. Zamiast grupki z doradztwa finansowego zrobić sobie serwer właśnie taki do streamów, gdzie będzie nagrany soundboard z jakimiś rzeczami tego typu i jednym z przycisków na soundboardzie będzie gaming. Przecież to nie było aż tak ASMR jak potrafię, ale nie wiem czy przed 22 mogę to robić. Słuchaj, jak mówiłem, otwieram cię na bardzo różne społeczności. Czy ja kiedykolwiek oznaczałem, że mój stream jest dla dzieci? No właśnie. No dobre pytanie. Gdzieś ostatnio w ogóle słyszałem, że jak stream jest oznaczony dla dzieci, to nie można minimalizować okienka YouTube'a albo coś w tym desej? Tak jest. To jest dla mnie na przykład. Strasznie dziwne to jest. Przy piosenkach z Disneya tak jest na przykład, jak chciałem, słuchałem kiedyś i chciałem sobie zminimalizować coś, to mi pauzowało i byłem bardzo wkurwiony. Czy ja mam dodatkowe to z Limana? Nie no, bez przesady. GG. Tak? Gaming. Dopiero teraz zauważyłem, ile on zadaje ten mecha.
Absolutnie, kurwa, trolujesz. Jeszcze jakbym nie zalewał laptopa do poczego napojami, to już w ogóle byłoby super. Okej. Skill issue. Troszkę. Nie no, miałem postawiony kubek po prostu na laptopie roboczym i tak, czekaj. Przepraszam, kurwa, czy Excel właśnie wygrało 2-0? Co się odpierdala? Czekaj, jak wygrał? A, Jezu, jestem retarded. Jestem... Excel właśnie wygrało 2-0 z Madlając. Jestem bardzo retarded, bo chciałem zapytać, jakim cudem mogło wygrać 2-0, jeżeli grałem best of one? I sobie przypomniałem, że to były playoffy. That's where you're wrong, kiddo. Tak samo jak zapomniałem, że oni się stagerują po jednym hicie, więc mogę ich po prostu tam lokować. Chyba, że to ty zostaniesz wylanczowany w kosmos pierwszy. Nie wiem, czy mówisz. Jezu, ale ten stun jest długi. Kocham you, die skin, I know, right? Zwłaszcza wtedy, kiedy widzę go zdecydowanie częściej, niż bym chciał. Czyli mój przeciętny dzień w Bloodborne, nie? Gdybyś grał w dobre gry, widziałbyś go rzadziej. Nie. Pamiętaj, grałem w Bloodborne niedawno. Jeszcze chciałem powiedzieć, jestem zdziwiony, że nie obróciłeś tego w obrażeniem Bloodborne. Mam wrażenie, że jak pisałem o tym na tym serwerze, to dość wyraźnie zaznaczyłem, że uważam, że jest to całkiem dobra gra, która mi kompletnie nie podchodzi. A nie, że jest to okropna gra. Przy czym mam... Moim największym zarzutem jest to, co na co narzekam w Mega Manie 9, że bardzo często miałem wrażenie, że umarłem, bo nie znałem gry, a nie, że umarłem, bo zrobiłem coś, nie tak? Fair enough. I dlatego też uznałem, że będę chciał zadać sobie jeszcze jakieś jedno podejście i prawdopodobnie będę chciał je przetrenować. Fajny hitbox. A gdyby tak się po prostu odblokować? To był fajny hitbox. Dark Souls 2. Jednym z moich największych, jeżeli nie w ogóle największym problemem z DS2 są właśnie hitboxy tego typu. No bo one bardzo długo zostają. Dark Souls 3 już nawet to jest po prostu porno hitboxowe. Tam jak wykonujesz gest jakiś i ci strzała między nogami, między włoskami na kutasie przeleci, to nie dostaniesz obrażeń. Znaczy, jest powiem tak, znam Dark tak. Souls 2, jak jesteś w tym samym, kurwa, pomieszczeniu, to i animacja dotyka mniej więcej drzwi w twoim pokoju, kiedy ty siedzisz na krześle na drugim końcu, to wciąż jest 50 przynajmniej procent szans, że dostaniesz obrażenia. Chuj w dupę tej grze. Znaczy, ja ci powiem tak, znam inną grę From Softu, która jest trochę świeższa i która też ma sporo lingering hitboxów, na które wiesz, nie narzekam. Ile w lingering hitboxów ma Elden Ring, bo nie za dużo mi przychodzi do głowy teraz? Moja najbardziej znienawidzona walka w całej grze, czyli przedostatni boss w całej grze. Przedostatni boss czy przedostatnia walka? Wiesz co, w sumie to kurwa oba. Ja tak o tym myślę, bo zarówno Rada Gon. Jak i tego tutaj mają sporo takich hitboxów, tych... Ja to zawsze nazywam, że to są aftershocki. No tak, znaczy... Przy czym... Radagon tak, z Godfreyem się nie zgodzę, bo on ma bardzo dużo... Praktycznie każdy atak ma bardzo fajnie skrojone hitboxy moim zdaniem. Z Godfreyem też nie ma aż takiego problemu, ale z Radagonem nie wiem, nie potrafi po prostu unikać tych cholernych... fal, które wybuchają na ziemi. Nie jestem w stanie. Ja mam z Radagonem inny problem. Bo to jest dla mnie jedyna rzecz, która dzieli Radagona od bycia perfekcyjnym bossem. Teleporty? To, że jego teleporty zadają obrażenia i stagerują. Bo gdyby nawet gdyby biły i nie stagerowały, to już by mi wystarczyło. Znaczy ja wcale nie pamiętam, czy one stagerują niezależnie od niczego, szczerze mówiąc. Mnie brutalnie bardzo stagerowały, to pamiętam. Ja miałem ostatnio dość sporo takich podejść tankowatych i mam wrażenie, że to po prostu zadaje jakiś poise damage, ale nie jakiś ogromny. Nie jakiś turbo niesamowity, okej. Okay. Może, bo grałem w dosyć lekkiej zbroi, ale z ciężką bronią, z tego co pamiętam. No mnie jakoś tak zawsze wychodzi, że staram się mieć... Zauważyłem jednak w Elden Ringu, że
Tam bardzo dużo zależy od tego, jaki pan chcesz nosić. Robiłem sobie dwa podejścia, jedno takie typowym magiem, że wiesz, chodzisz w literalnych szmatach. A drugie podejście, gdzie biegałem tym samym magiem w takiej w miarę ciężkiej zbroi, to jest kurwa nie była ziemia. Okej. Bo... To jest dosłownie kwestia, czy powiedzmy jakaś taka malenia cię zdejmie na 2 hity czy na 4. Tak, wiem, wiem. A... Tak samo jak to, że malenia cię, well, przede wszystkim możesz cię nie zwanshotować, tak? To już jest... A... Ja generalnie zawsze jestem zdania, że jeżeli boss cię zawsze zabija na ileś ataków, to Vigor aż tak różnicy nie robi, tak? Ale jeżeli to jest różnica 1-2 hity albo 2-3 hity, to są właśnie jakieś takie breakpoint, na które trzeba zwracać uwagę. Tak. Z Radagonem mam o tyle problem, że właśnie to jak często on używa tych teleportów w połączeniu z tym, że przynajmniej mnie stagerowały, jest trochę no, deal breakerem, powiedzmy, bo jeżeli boss używa ataku, który nie jest absolutnie kurwa reactable, bo on canceluje swoje ataki w te teleporty. Nikt mi nie powie, że to jest kurwa reagowalne. Nie wiem, ja mam wrażenie, że może za dawno z nim walczyłem tak, że rzeczywiście próbowałem się na tym skupiać. Jezu, oni przeżywają ripostę. Ale... Na teleporty legitnie się kurwa nie da. Ja właśnie miałem wrażenie, że mogłem reagować na... Inaczej. Gdybym chciał unikać teleportu, to byłbym w stanie zrobić to 95 na 100 razy. Gdybyś chciał unikać teleportów, to musisz być kurwa w Ugandzie w porównaniu do niego, więc... Bo on to bije AOE tuż przy nim, więc to jest paskudne. Ale gdyby to nie stagerowało, to mógłby nawet tym spamować i nie miałbym z tym problemów. O Boże. Dobra, nie nabij mi Poisona. To wszystko inne w tej walce mi siada bardzo dobrze. Fajnie, też mówiłem, że nie nabij mi Poisona. To były fajne czasy. Piękne. Ragdoll, tuż za mną. Ragdoll w DS2 jest chyba najlepszym Ragdollem w całej serii, przysięgam. Jest całkiem komiczny. Jezu, animacje z Elden Ringa, pomocy. Jeżeli chodzi o szybkość wykonywania ataków, to jest typowy Elden Ring. Ta Margit trzymający laskę nad głową przez 4-5 sekund. Za każdym jebanym razem. Dobra, Butterfly... Masz ognisko tuż obok, nie musisz Butterflyem tego robić. Masz ognisko za ścianą, legitnie. Posłuchaj mnie. Musisz zapalić i dopiero. Całe szczęście, że zapalenie jako tako nie sprawia, że przeciwnicy się spawnują. W ogóle nie rozumiem nigdy, dlaczego jak się teleportujesz do ogniska, to przeciwnicy się spawnują, ale nie zaliczać tego jako, że siedziałeś przy ognisku. To chyba zależy od gry, czy ci zalicza, czy nie. Znaczy mówię konkretnie w DS2, tak? To nie kojarzę. Bo wierzę ci na słowo. Bo już bardzo często miałem tak, że... O Boże. Że się teleportowałem do ogniska i potem nie miałem pełnych estusów na przykład, nie miałem wytrzymałości. Halo? Czemu dostało tak mało? Bo ma tarczę podniesioną? Właśnie to wyglądało jakby nie miał podniesionej tarczy. Stąd moje pytanie. Dobra, słowa to dobra. Prawda? Moje ulubione stosy zaraz po trójce i Elden Ringu? A moje też zaraz po trójce, DS2... Proszę wycinać? To be fair po DS2, bo grasz w Scholara. Uważam, że base 2 jest znacznie lepsza od tego wysrywu. Ja się zawsze śmiałem, jak ludzie pisali, że Scholar jest lepszy, bo na końcu bijesz się ze starym człowiekiem ze smutną piosenką. True. A to jest wszystko, czego ludzie oczekują od gry FromSoftu ewidentnie? Ale w każdym razie
Dark Souls 2 to też Dark Souls 2 Scholar of the First Sin to też jest moja ulubiona gra zaraz po DS3, DS1, DS1 Reaper to Die Edition, podstawowym DS2, Elden Ringu, Bloodborne i Demon's Souls, a w Bloodborne nawet nie grałem. O, nic nie straciłem, nie no, mieszkuję, szkaluję. Szkoda, zapomniałem, wiem, że oni się tutaj tak pojawia. O mój Boże, jestem alty. Może troszkę. Albo i nie. Albo i tak. Tak, masz rację. Jak zobaczyłem, jak ta druga kula zlatuje, to takie, ta, he's dead as fuck. I mean, to by pewnie nie zabijał mnie Filemantkę. Nie zdążyła. Błykałem estusy, więc raczej bym się zdążył wyleczyć. To bije absolutnie horrendalne ilości obrażeń, więc mógłby być problem. Chociaż to nie są te wachlarze z Drang Lake chociaż. Ale wspaniała klasa kamery, holy fuck. Pristine. Dobra, chcesz tu spać, kolego? Czy SK Fanatic się już zaczyna? A oni grają też dzisiaj? Bo właśnie pani ta nie idę, czy oni grają po dwa mecze, czy po jeden mecz? Tak, dwie best of trójki. A dobra, tym razem przyprowadzenie kolegów za nimi do petuli. Od tyłu. Dobra, to tym razem nie od tyłu nie zajdą, więc to już jest pozytyw. Żartowałem? Strona Loli Sports bardzo nie chce mi powiedzieć, czy już grają, czy nie. Strona Loli. Za każdym razem. To nie jest moja działka. Przypominam, że ty masz Konatę na alertach. Polemizowałbym, że Konata nie jest Loli, ale nie chce mi się wdawać w tę dyskusję. Backstop nie wszedł. Jest bliżej tego niż przeciętny gracz e-sportowy, to na pewno. Zaczynamy się martwić, gdy gracze e-sportowi byli Loli. A czy ja dobrze idę? A gdzie chcesz dojść? Bo w sumie od tego ogniska... Właśnie, bo od tego ogniska można już chyba dojść do Gilligana. Tak, od tego ogniska się szło do Gilligana nawet. I już nie pamiętam oczywiście, jak się szło, ale... Wydaje mi się, że gdzieś tutaj na dół, ale... Na dół, gdzie była ta duża drewniana question mark platforma. To na to open friendly site. Ha, czyli nie to. Good April stand. Ale fajny stand. Nigdy nie widziałem. To by była Lucatil chyba. Chyba tak. Co to był za odgłos? Najgorzej. Najgorsze uczucie, kiedy słyszysz coś i nie masz pojęcia, co to jest. Okay, down. No zaraz pójdę na down, nie po... Wiem. Opowiem, idealnie. Nice. I tak, o mój Boże, i tak, zajęło ci to, no. I tak nie ma gorszego poisona niż ten Badbornia i Spiritu Packinger. Slow poison. Kurwa, obrażenie jak Toxic. Trwa tyle tylko to poison. Tylko dwa razy wolniej. No mówię, obrażenie jak Toxic, a zadaje tyle to poison. Okej, czyli to nie jest miejsce, w którym chciałem być. No nie. Chciałem powiedzieć, że zajęło ci to całe pierwsze przejście, ale udało ci się uleczyć się estusami, kiedy miałeś estusami, a nie life jamami, kiedy miałeś 10 estusów, a life jamy są rzeczą, którą musisz kupować. Nie wiem, czy mówisz. Czaj się spadał na dół? Nie, chyba nie, ale zejdź sobie na dół po duszę. Chyba, że miałeś ich jakoś mało. Miałem ich mało, 10 tysięcy. Okej, okay, to mogłem cię oskamować. Tak wiem, nie byłby to pierwszy raz. Ja nie chciałem nic mówić. Chciałem się podtrzymać, mówiłem czegokolwiek. Chcesz się, żeby nie wydęczasz? Ja już mam PTSD po tych streamach po prostu. A może to... O, tak. Ale w sumie jesteś tu, gdzie chciałbyś być chyba. Właśnie tak mi się wydaje, tylko... O, nie wiem, czy to przy tym drewnianym na dół nie schodziłeś do Gilligana. Właśnie mam wrażenie, że to tutaj na dół się schodziło. No, właśnie o tym mówię. Ja tutaj z kurwy cenę mi spadną. Tak.
No i później wychodzisz tym korytarzem na górę i... Tak, wychodzę? Wychodzę? Tak, jest pen? No liczę na to. Wierzę w ciebie, Shinji. Jestem zdesperowany. Kurwa. Złota zasada. Spędzać w Elfen Peak tak mało czasu, jak to tylko absolutnie konieczne. No to mogło być tutaj. No to tu. Tylko najpierw pójdź trochę do przodu, pobić przeciwników, żeby cię od tyłu nie zaszli ewentualnie. Hello. Te jebane noże. For real. Gdybym miał złotówkę za każdym razem, kiedy w mojej głowie w ostatnich dniach pojawiło się zdanie narzekające na noże, to miałbym teraz bardzo dużo pieniędzy, ale to bardzo ukryty inside joke. Proszę, nie pytaj. Wolę, nie? Czy z niego też jeszcze trzeba było zejść? Coś kupić od niego? Chyba nie. Nie, to tylko dla... Jesteś bogaty, więc kup drabineczkę. A no, ostatnim znaczy... to jej potrzebowałem. Dobra, zagadaj z nim, wyczerp dialogi i... No już wyczerpałem teoretycznie. Liczmy na cud. Gdzie ta drabina w ogóle prowadziła? Da się szybko sprawdzić. Padając w dół i umierając, aaa, let's go. O, Oxon. Kamień zawsze, co tak, najbardziej potrzebny ci przedmiot. I know, right? Mogę przysięgać, że pewnego dnia sobie ogarnę jakąś mapkę najlepszej lokacji, jaką jest The Gutter, tylko po to, żeby je przeskipować. Bo wiem, że zawsze pamiętam, że w The Gutter jest jakiś taki absurdalny skip, że ignoruje się 90% lokacji. Da się jakoś skoczyć w The Gutter, tak, że pomijasz dosyć sporo. Wiem. I właśnie to jest to, o czym mówię. Okej. Tylko teraz sobie pytanie, czy... Zejdź sobie na dół i tepnij się do Majuli, zobacz, czy ci achievement wskoczy. A to już wszyscy będą? No, poczekaj, bo... Melentia masz, Mapiarza masz, Lisję masz, Karyliona masz. Porozabew jeszcze musisz iść do Shaded Woods. No właśnie. A to możesz odhaczyć, zanim kogoś zabijesz przypadkiem. O, to warto. Już jestem. Let's go. Czy ja jestem głupi, chciałem stąd spaść.
Nie próbowałbym. Nie, właśnie nie wiem, czemu mi się wydawało, że to stąd się spada do ten, do bossa. Miałeś się tepnąć do Shadow Woods. Miałbym, ale równie dobrze mogę ten. Jak już pozabijałem przeciwników, to mogę najpierw ten. Zdawać się do bossa się przejść. No okej. O ile jeszcze pamiętam, jak tam się idzie. To nie jest w moim przypadku oczywiste. Z tym ci nie pomogę. Nie, nie, to droga nie była tutaj chyba aż taka zła. Aż Nie znam taka. tej lokacji na tyle dobrze, bo zawsze, tak jak mówisz, chcę w niej spędzać tak mało czasu, jak to tylko możliwe. No, ja też. A, okej, okay, to już. Oh boy. Ja też chcę tutaj spędzać tak mało czasu, jak to absolutnie konieczne, niezależnie od tego, czy gram w DS2 czy w DS3. Elfen Peak w DS3 nie jest aż takie złe. Jeżeli zignorujemy te skurwysyńskie anioły. O, jakby to jest gimmick tej lokacji. Owszem. Wiesz, to, że coś jest gimmickiem lokacji, nie oznacza, że to coś jest dobre. Nie przeczę. Chociaż całkiem dobrze mi się grało w Stealth Souls. O. Metal Gear Souls, jak to ludzie określali. Zdążę? Zdążysz. Możliwe. Tego za to nie zdążyłem. Głupie pytanie. Nie, nie, z parowaniem mi chyba był ten sam problem co z tym Dragon Riderem. Dragon Riderem, że. Zresztą większość bossów mam wrażenie, że się tak paruje. Mhm. Że wiesz, teoretycznie się da, tylko potem. Ale się nie pyli. No, bo nawet jeżeli ich sparujesz, to i tak nie zaatakujesz. Ogólnie system, gdzie parujesz bez riposty, zazwyczaj jest dla mnie taki średniawy. Też nie przepadam. Bo można to rozwiązać chociażby tak jak malenie w Elden Ringu, że po prostu po parujesz którymś razie. Parę razy, no. Tak. Nie wiem czy ten, czy. Jak on miał. Boże, wyleciała mi nazwa z głowy ten skurwysyn na konie na początku gry. Tri-Sentinel? Tak. Czy jego się nie dało parować tak, że bez riposty? Nie, nie wiem. Jego się stagedowało bez riposty. Mhm. To na pewno. A kurwa. Au. Pozwolę sobie zacytować bardzo starego mema, ale zawsze jak widzę walkę z tym bossem, to mi się kojarzy. So, no head? Bardzo przepraszam. Jeszcze trochę i będzie give head. Bardzo, bardzo ciepłe wspomnienia żywię do tego filmiku, gdzie właśnie gość gada przez telefon, mówi so no head i rzuca telefonem, który się rozbija na pół. O, kowetu dwójka, nice. O, w całkiem odpowiednim miejscu go dostałeś. Dostałem też w plecy. Od kolegów. Widziałem. Od kolegów, których zostawiłem. Zostałeś zbackstabowany. Czas na top tier design. Twój ulubiony. O, tak. Bardzo logiczne. Wyjeżdżamy z młyna. Wjeżdżamy do wulkanu. Kropka. Windą do góry. Wjeżdżamy do wulkanu. To brzmi jak bardzo ciężki przypadek Me When I Lie. To różnie brzmi jak trochę kopium. Czy ja mam w ogóle dancze? Mam. Bo zastanawiałem się, czy mogę się wrócić i tą ZBF ogarnąć. No tak, bo potrzebujesz brancza do niej. Ja, ale miałem, więc mogę. Masz farosową czapeczkę. Więc możesz biegać tutaj po. Wiesz co? Przemilczę to. Próbowałeś, rozumiem, jak mnie nie było. Jedna piromancja jest do ogarnięcia właśnie w skrzynce, która jest. Tak, nawet wiem gdzie. No, i jak próbowałem pobyć z samą tą czapeczką i z pierścieniem i z tym przedmiotem, który daje ci tymczasowego buffa do Fire Resista, to nie byłem w stanie skrzynki otworzyć się zżelając Life Gemy. Okej. Okay. Musiałem jeszcze tego piromancję rzucić, która ci daje Resista. Blessinga sobie zjedz. Znaczy już jej nie potrzebuję, tak, ale... A, okej. Okay.
Nie, bo mówię. Jakby to harta masz zrobionego. Tak. Mówię, to się dało zrobić na NG tym. Nie, bo pamiętam, że któregoś bossa z nim pominęliśmy. Stąd pytanie. Aha. Robiłem na plusach Giant Lorda. A, no tak. Farming Simulator. Pobij przeciwników najpierw. Bo oni wychodzą, prawda? Oni wychodzą, jak podejdziesz wystarczająco daleko. No najwyraźniej mogę z nią gadać, ale... Ona właśnie dała mi Prism Stone zamiast Pyromancy i Flame'a. Tak. Nice. Carillion, jada. Dobra, uwaga. Chwila prawdy, czy dostaniesz achievement. I will move to Majula. Imbifold tym razem wciąż nie. Imbifold tamten kupiec wciąż jest martwy. Musisz ze wszystkimi pogadać chyba. Wiesz co, powiem tak, pierwsze co zrobię, to pójdę do tej jebanej chatki i zobaczę, czy on żyje. Nie, no musi. Tak. Żyje. Z tą od Mirakli gadałeś? W sensie przez opcję talk. Mogłem nie gadać, no ale to i tak muszę i tak ze wszystkimi pogadać, tak? Tak mi się wydaje. A nie tędy. Mogę trollować, ale tak mi się wydaje. Jak już to jestem, to przy okazji jest tu Sasa i zgarnę. Tutaj był Estus czy Bondas? Gdzie jest ten chłopca? Kurwa, dobre być? Pytanie, chyba Estus short. Czy on nie powinien tutaj być? A wysłałeś go do Majuju? Gadałem z nim tyle razy, ile w razie, jak tam był. Czy ja muszę najpierw chatę otworzyć, żeby on tutaj się pojawił? Chyba nie. Nie wiem, czy tych szkieletów nie musisz ubić i wtedy się pojawia. Może. Bo on coś wspominał o tym, że się boi tych szkieletów. No ja też się boję. O kurwa, gaming. Gaming. Mówiłem, że się boję. You good? Dostałem Maciekę za tą śmierć. A, bo ubiłeś troszkę laty. Okej, okay, nice. Comedic timing, nie powiem. Nice. Ale nie powiem, 60 tysięcy dusz to jednak chciałbym odzyskać. Widzisz, Shinji? Ja zdaję ci, kurwa mać. Ale... Ja jestem kurwa cenzurowany po prostu przez jakąś siłę nadprzyrodzoną. Chciałem powiedzieć, że daję ci tylko dobre rady i w tym momencie zostałem brutalnie ocenzurowany przez coś tam na górze. Ale, więc... ale chłopa wciąż to nie ma. Chuj cię to obchodzi w zasadzie, wasz achievement wyjebane. W sumie to... Nie oszukujmy się, i tak najgorsza część achievementów jeszcze przede mną. No, musisz przejść DS2 jeszcze raz. Półtorej razy? No, nie muszę mówić, gdzie się skończyły wszystkie moje przejścia, wszystkie moje przygody z Dark Souls 2. Na NG plus 2 w Dunglay Castle. Doskonale, dokładnie tam. Bardzo dobra odpowiedź. To jeszcze zostało wszystkie Sorcery, Miracle, Piromancje, Heksy. Wydaje mi się, że Heksów też nie mam, ale głowy nie dam. Heksów na pewno nie masz. Dobra, czas udowodnić, że mam skill issue. Czas udowodnić, że masz skill issue. A mam skill issue, bo nie spadowałem po ja. Okej. Okay. Czas udowodnić moje skill issue 2, bo invaderzy. Okej. Okay. Tak, brakuje ci tylko czarów i tego achievementu za wszystkie inne. Dobra, cześć kurwa. Okej. Okay. A kurwa, myślałem, że zbakstabuję.
Nie rozumiem, czym on atakuje, my sword. Fencer Sharon. Ja sobie myślałem, że poszedłem się zabić. A to kurwa. To nie są jakieś... Kurwa, nie wiem co to jest. Znaczy, bo jedno wygląda jakby mnie atakowało na dystans 3 razy dłuższy niż atakuje i jakby to był bicz. Dlatego to mnie zastanawia. To nie jest ten śmieszny sztylecik, co się rozkłada na bicz? Możliwe. Czy on był gdzie indziej? Bo kojarzę, że jest coś takiego. On jest taki niebieski w DS2. No on jest trochę niebieski. A on się nazywa... On się nazywa puzzling, na coś tam pamiętam. Pamiętam, że tam jest słowo puzzling. Kojarzę, o czym mówisz generalnie. Puzzling Stone Sword, okej, okay, to tak, to jest to. O kurwa. Czerwone duchy. Nie. Bo wiesz, było tutaj za mało przeciwników. Tak. Bardzo kocham Scholar of the First Sin za to, co robi z tą lokacją. Zastanawiałem się, czy da się umrzeć. Uważam, że to fantastyczna gra. Czy da się umrzeć? Da się, zdecydowanie. Znaczy, czy da się umrzeć, jak jestem w trakcie animacji i posty? Biorąc pod uwagę, że dostaję damage wtedy. What? Jak dostajesz damage? No, nie widziałeś? Mi to nie. Już, mi się to już niejednokrotnie zdarzało, że jak byłem w trakcie animacji riposty, to wchodziło trochę obrażeń. Jakieś dni kombaj, tam nie wiem, 50%, ale no wchodzą. Co za świetna gra. Świetne to są moje umiejętności parowania dzisiaj. Kto mnie od tyłu zachodzi? Jeszcze nikt? Czy jest coś ciekawego w jakieś ciekawe pikinie? Kajsa Alistar od SK. Versus Zeri Braum. Zeri? No. To coś nowego. Znaczy... No, implying. Wiesz, o co chodzi. Wiem, ale... Po prostu bardzo nie chcę oglądać Zeri przez najbliższe parę lat. Było jej zdecydowanie za dużo. Wiem, o czym mówisz. Ja bardzo nie chcę mi się bić Smiltera. O kurwa, to był piękny live jam. Jeżeli sylwestrowy stream jest jakąś wskazówką, to może ci się nie chcieć. Na sylwestrowym streamie nie było problemem dojść do smeltera. Znaczy nie był problem smelter, było dojść do smeltera, to chciałem powiedzieć. Smelter też był lekkim. Nie, no ile razy umarłem na smelterze? 4 razy. Jak już ogarnąłem, żeby kupić sobie w Free Life Jamu, bo przypomniałem sobie, że ta mechanika istnieje, to pobicie smeltera nie zajęło mi aż tak długo. Przecież tego nie ubiłeś na tym sylwestrowym streamie. Serio? No. A, tego, tak. A o tak, bo... Pamiętam, że memowałeś potem, że raz mnie na streamie tak, nie było tak, i od tak, razu tak, ci tak, dobrze tak, idzie. Tak, już pamiętam. No. No. Ja ci po prostu nakładam debuffy. Nie no, dzisiaj nie jest tak źle. Bo zrobiłeś sobie sam poradniczek, więc nie jestem ci już do niczego potrzebny. Moje debuffy nie są aż tak silne. Mówisz, że debuffujesz tylko jeżeli udzielasz mi rad, tak? A jak mi po prostu towarzyszysz, to jest okej? Okay. Najwyraźniej. Bardzo bym nie chciał, żeby tak było, ale najwyraźniej tak jest. Tam na dole widziałem, że jakiś kurwol siedzi, to mi się bardzo nie podoba. Hello. O kurwa, ale piękne pedy weszło. Ale pięknie mi to weszło. Holy fuck. Najgorsze jest to, że tej lokacji się nie da przebiec, dopóki się nie podblokowuje dźwigni. Więc to nie jest tak, że mogę sobie ją przebiec, tak jak robiłem z wieloma innymi. A niestety. A teoretycznie mogę sobie wkipnąć smeltera, bo nie jest mi do niczego potrzebne. Znaczy w kurde. Nie no, nie jest mi do niczego potrzebne. Poza ogniskiem. Chyba nie. Znaczy... A nie, nie jest ci potrzebny nawet do Belfry's Hall. No tak, tylko jeżeli bym miał jakieś problemy, żeby się dostać do Belfry's Hall, to jest najbliższa ogniska.
Więc na jakiś potencjalny... Ale przed Belfrysol też jest ognisko. Ono jest po smelterze. Od strony smeltera. I te drzwi są zamknięte z drugiej strony. A, musisz go ubić. Okej, okay. No co? Nie, to niedobrze. Drzwi się otwierają tylko od strony smeltera. Okej, okay. To rzeczywiście, a musisz go popić. Też to Almorel Benis. Taki. Epic. Podobają mi się czary w DS2. W sensie ich różnorodność. True. Nawet jeżeli zwykły Fall Arrow ma 4 różne wariancje. Wariancje Holy Fuck. To ja statystykę studiuję, czy co? A kurwa, nie działa to tak jak w DS3, goddammit. Bo w DS3 bardzo często mam tak, że blokuje pierwszy, paruje kolejne. Mhm. Tak się też z, tak mi się też najwygodniej z Gwynem walczy w DS1. Ja zawsze tak robiłem z tymi, jak oni mają, Lot Ignite'ami. Bo oni, bo oni mają takie trzy-hitowe kombo, że często z pierwszym się nie wyrabiałem, ale ten, ale drugi praktycznie z automatu już jestem w stanie sparować przez to, że to jest chyba tak, że jak zablokujesz pierwszy, to drugi po prostu sam wchodzi, jak wciśniesz pery. Tak się blokowania. Tak, jeżeli masz tarczę z odpowiednimi klatkami, bo chyba tymi normalnego rozmiaru nie wchodzi. Ale cestusem ja najbardziej lubię parować albo tymi małymi tarczami i to spokojnie. Czy to nie jest tak, że cestus ma mniej klatek parowania niż tarcza? Cestus ma tyle samo, co małe tarcze chyba. Au. Chociaż mogę trollować, ale o dziwo najwygodniej mi się paruje cestusem. Co ja nigdy nie próbowałem, not gonna lie. Azeri ze statykiem, co to ma być? Oh. No, widzę, że Noa gotuje. Zeri ze statykiem to praktycznie Zeri z ultem, ej? No, to prawda. Tylko bez pojebanego movement speeda. Jezu! No i mnie zabiło, prawda? No dobre pytanie. W to nie było pytanie. Tak, okej. Okay. Nie, zostałem zmianowany przez to, że ten drugi, kiedy do mnie podszedł, miał łuk. I zostałem wybity. Jak to było, że problemem ze smelterem nie był smelter, tylko droga do niego? No tak. Doskonale. A że tutaj doszli do twojej przesienicy, to już tym bardziej. Fan. Jedna rzecz, której bardzo nie lubię, jeżeli chodzi o DS2, to że niektórzy przeciwnicy mają właśnie natychmiastowe ataki. Takie właśnie Alone Knighty. Albo Hide Knighty. Hide Knighty mają, no. Jest ten damage. O, nice. Zdążę? Uważam, że to, co powiedziałeś, było bardzo based, dlatego przytoczyłem na czacie. Ach, kontekst. Czymże jesteś? Nie no, jeżeli mam wybierać lokacje, których nie toleruję w DS2, to Iron Keep jest dość wysoko. Początek Iron Keep, o tak. Jest chyba najgorszą, moim zdaniem. Na pewno z najgorszą z obowiązkowych. Jeżeli jesteś magiem, to początek Shaded Woods jest katastrofalny. Prawda. Chociaż czemu miałbyś nie speedrunować Shaded Woods? Jeżeli chcesz zwiedzać lokacje, czyli coś, to się normalnie robi w Soulsach? Nie no, wiesz, bo mam na myśli to, że na przykład Iron Keep nie możesz przespeedrunować i dlatego jest moim zdaniem gorsze, że musisz dealować z bullshitem tej gry. Znaczy, możesz przespeedrunować część po smelterze w dużej mierze? No tak, ale najgorszego gówna nie możesz przebiec, a w Shaded Woods najgorszą część możesz po prostu zamknąć oczy, pomyśleć o czymś przyjemnym i trzymać strzałkę do przodu. No też nie do końca do przodu. No wiem, ale o obraz mi chodzi, a nie o konkret. Tak.
sztewko z wielu do mnie spadnie, czy będzie do mnie strzał? A nie, proszę, on do mnie spadł. Jest, no tak, okay. Jest tak ciemno, że chuje nie widzę. Widzę, że Oscar Inting został solo killnięty przed chwilą. Oscar Inint? Tak. Jakim cudem jesteś solo killowany przez Gnara jako Jax? Skilliszu? No najwyraźniej. To nie było pedy? Czekaj. Ja pierdolę. Co? Dziś dowiedziałem się. Grisaldy mają parowanie. Każda broń teraz dwa ma parowanie, jak trzymasz dwiema rękami. Nie wiedziałem. Nie jeden jeszcze nie wiedziałem. Okej. Okay. Więc tak teraz patrzę, czekaj, to miałem. Półklecz wyszerzony. Czemu ja spadowałem, jak mam półklecz wyszerzony? Halo? Olala. Każdym dniem coraz lepiej mi idzie w tym jeden kip. Hajczwer. Nie, no, Sylwestra nie przebijemy, myślę. Masz rację, chociaż live demo mi się powoli kończył. Gdybyśmy chcieli przebić Sylwestra, to bylibyśmy tu jeszcze jakieś dobre 3-4 godziny. Znaczy, no trzeba też mieć uwagę na to, że ja wtedy jednak wszystkie SOS ogrywałem na ASEC, a nie tylko dwójkę. Więc no tak, ale... Więc sporo czasu spędzaliśmy na innych częściach. Na Four Kingsach. Co tam mówisz, bo chyba to się przerwało? Na Four Kingsach. Znowu cię coś z mikrofonem pyta? Nie wiem, kurwa, nie mam pojęcia. Mówię, że na Four Kingsach spędziliśmy sporo czasu. Jak teraz mnie przerwało, to już kurwa nie wiem, co mam zrobić. Nie zrozumiałeś aluzji. Okej, okay, fair enough. Ja nie wiem, ja się bałem się, że znowu mi tnie tak jak mi ciało któregoś razu. I po prostu teraz trzymam ten mikrofon tak jak do wywiadów. Umrę. Nie no, kurwa, shit. Za każdym razem jak od nich odbiegam, to mam taki, kurwa, umrę. No, on dosłownie wyciąga, wiesz, ten milimetr katany tak, żeby się błysnęła i mówi ci... Nothing personal, kid. Okej, czas robić najgłupszą rzecz w historii? Robienia rzeczy? Biegniesz na pałę? Yep. To nie trwało długo. Wiesz to, żeby te czerwone duchy jeszcze nie były tymi kapitanami, to jeszcze jak tak, się mogę. Wiem. I ta lokacja zdecydowanie jest jedną z tych, która nie potrzebuje dodatkowych przeciwników, moim zdaniem. Ona nie potrzebowała dodatkowych przeciwników w porównaniu do macierzystej DS2. Ale twórcy Scholar mieli inne zdania najwyraźniej. O, patrz, jak ciągniesz za wajkę, to masz klatki. To ciekawe. Masz albo nie masz w zasadzie. Losowanko. O kurwa, to mi nie wyszło. Ale patrz, co tam jej daj mi wyknąć się stusa. Ej, spójrz jak mało tych rycerzy. Zrobiłeś kurwa spacing niczym Kevin Spacey. Nie no, ale ja nikogo nie molestuję, wypraszam sobie. Jest... Mam kumpla, z którym robimy drużynę ligową złożoną właśnie z takich ników, bo mamy już konto do AD Carry z nickiem Kevin Spacing i mamy top lanera, jeszcze chyba nie jest zrobione to konto, ale mamy pomysł na top lanera, żeby to był jakiś Vladimir Wantrick z nickiem Saddam Sustain. Jezu. Nie brzmi tak dobrze mówione, ale pisane to jest absolutny banger. Zaraz wracam, muszę drzwi otworzyć. Spoko. Ja jeszcze miałem teraz parę razy. Zaliczę taktyczną wyjebkę, ale już powoli jesteśmy na dobrej drodze, bym powiedział. I napady się zastanawiam, czy chcę robić smeltera. To brzmi jak... No smelter? No smelters? Dlaczego SK prowadzi? Co się odpierdala?
co to jest za dzień na odwrót w LEC? Nie będę narzekał. Co, hejcisz Fnatic, czy jesteś fanem SK? Znaczy, jestem bardziej z tych ludzi, to jeżeli podpies wygrywa, to się cieszę. Podpies. Bawi mnie to słowo, bo ja tak zazwyczaj mówię na stworzenia typu ratlerki i tak dalej, że to podpsy. No ja mam ochotę pewnego dnia zrobić jakiś taki memowy stream, gdzie wszystkie angielskie rzeczy mówię tak dosłownie, jak to film. Tak. O kurwa, Alan Captain, zdążę? O, zdążyłem. Lubiłbym... Co, za mną wejdzie? Nie. Lubiłbym tę drużynę SK, gdyby nie DOS. Halo? Zdążę? Niestety DOS... O kurwa. Doskonale. Nice. Powinien szybciej na Dawince sobie wyknąć się stosa jeszcze tam poprzedniej. Niestety DOS The Loss mi psuje te lubienia tej drużyny, bo całą resztę składu bardzo lubię. To jest jeden z moich ulubionych widzów pierwszych. To mi jeszcze a propos mechanik, to jest bardzo fajne. Lubię, kiedy gracie redukuje maksymalne HP. Ano. I tak. Znaczy powiem tak. Wolę i tak to, jak jest to robione w DS2, niż jak jest to robione w DS1. Jak jest robione w DS1? Kwanta. A! No to kurwa, to nie jest porównywalne w ogóle. Znaczy odnosiłem się po prostu, wiesz, ogólnie do mechanik, które redukują HP, tak? Klątwa masz tak rzadko w DS1, że Z jednej strony tak, z drugiej strony weź ją zdejmij. O kurwa, ich tutaj dwóch. Prawda. Chociaż też jakiejś tragedii nie ma, bo możesz kupować, jak się to nazywa, Purging Stone'y? Kurwa, myślałem, że to mnie wyjebało w dół. A ja też na początku, bo kamera. Purging Stone'y możesz kupować praktycznie od razu. To właśnie nie pamiętam, gdzie ten codnik był, bo on był... W akwedukcie, zaraz przy Firelink. Właśnie wydawało mi się, że dostać się do niego jest jakoś tak bardzo niefajnie. A propos to, co mówiłem, to są to pensami. A nie, bo ona jest po drugiej stronie tego akweduktu. Okej. Rzeczywiście, bo musisz obejść tam przy wejściu do depth. No ale to i tak jest bardzo wcześnie w grze. Inaczej, wcześniej masz możliwość leczenia klątwy niż jej otrzymania. No bazyliszki, tak, prawda. Są później. Bo tak naprawdę jedyny sensowny powód, dla którego miałbyś mieć klątwę, to chyba właśnie bazyliszki. No. Bo ta tymczasowa klątwa nie daje ci chyba... W sensie transient curse. Aha. Nie daje. Więc z klątwą nie ma aż takiego problemu, bo tutaj gracie kara za każdą śmierć do pewnego momentu, więc to jest troszkę no głupie. Tak, i zwłaszcza jeżeli jakby rozumiem, że prowadzi coś takiego, ja trochę tutaj dalej. Nie jestem w stanie twierdzić. Ja zawsze wolałem, kiedy gra nie karze gracza za to, że jest zły w ten sposób, że jest jeszcze gorszy. Tak. Zresztą ogólnie nie jestem wielkim fanem takiego... Jak to ująć? O Jezu, jaki ale DOS jest chujowy. O Boże, moje oczy. O Boże, jedyny. Że nie lubię sytuacji, kiedy... O Boże, to jest mimik. Kiedy coś jest blokowane za tym, że jesteś wystarczająco dobry. Nie lubię na przykład tego, że w Mega Manie Zero używanie żywiołów jest blokowane za robieniem rzeczy na FP. Żywiołów nie, ex-skilli, tak. W sensie w 0.4 jest używanie żywiołów, no bo ex-skille oddają żywioły, no ale wcześniej masz chipy. Czy techniki nie miały domyślnie żywiołu? Nie, w sensie nie miały, to przepraszam. Nie, w dwójce ani w trójce nie miały. Aha. W czwórce miały. To nie, to przepraszam, zajebałem się. Nawet samo to, że są te techniki jako tako, to też mnie jakoś trochę mnie zawsze denerwowało, że jeżeli powiedzmy nie robisz wszelkich możliwych utrudnień, nie tak naprawdę, żeby sensownie móc grać, to że to jednak jest trochę takie niefajne.
A, czyli twój arsenał i tak jest dosyć spory w zarach, więc... Bolało mnie to zawsze, zwłaszcza pod tym kątem, że lubiłem sobie tego, jakiś UNG na podobnej rzeczy używać. A nie, no to wiadomo, ja też lubiłem, ale nie wiem, akurat w zero to mi całkiem dobrze działa, że to jest moim zdaniem fajna nagroda. Ała. O, czy to Slave Nightingale? A była chyba właśnie po raz pierwszy, była w dwójce? Nie, była w jednym co też, w archiwach, ale była w tak skurwiałym miejscu do zdobycia, że nie dziwię się, że nie wiesz. To jest zwiedzanie archiwów, to ma. Wiesz, jak się ją zdobywało? Czy to jest akcja z tymi chujowych drzwi? Nie, ja ci kurwa powiem, jak się ją zdobywało. Dajesz. Otóż, kojarzysz tę znajdźkę, która jest przy na samym wejściu do archiwów na jednej z tych wysokich szaf? Nie kojarzę. Także musisz przejść praktycznie całe archiwa, dostać się na najwyższe schody i spaść z nich kurwa na tą szafkę, jak się kręcą w trakcie animacji. Powodzenia. Nice. Ze 4 pogodę musiałeś wstać, no. W sumie ja nie miałem problemu z tym systemem pogodowym. Wiem, że dużo ludzi narzekało na niego i kompletnie nie rozumiałem, czemu były te narzekania. O, pogoda w Mega Manach, o, straszne, X6. Ludzie pamiętają. Chociaż w sumie X6 było później, nie? Niż 0-4? Nie, w sumie niż 4 nie, niż 4 chyba nie. No właśnie, też mi się wydaje, że nie... Mogę... Czekaj... MMX6... 0-4 MMX6... było 2005. No to nie, to X6 była wcześniej. Powiem więcej, Mega Man 0 był jakoś, nie wiem, czy nie w okolicach X6. No 2001 był chyba 0, nie? 2. Okej, okay, no to, bo X6 była 2001. No to... Okej, okay, Mega Man 0, o, rzeczywiście. Ja na wiele etapach... No to jednak ludzie pamiętali X6. Na wiele etapach nawet nie czułem tej pogody, no bo ta pogoda w większości przypadków nie była jakaś taka straszliwie utrudniająca. Ale jednocześnie było uczucie i wpływ. Mi się najbardziej chyba kojarzy ten upał, który był, że ci dostały takie wtedy wolne. Usol, no. Chociaż to całkiem fajny gimmick. Chociaż trochę śmierdzi z drugiej strony tym, że jak nie wiesz o tym, co ci gra zaserwuje, to zostaniesz ukarany. Ale sam pomysł mi się całkiem podobał. Znaczy w momencie, kiedy to takie opcjonalne utrudnienia w postaci pogody, to chyba nie ma aż takiego problemu z tym, że gra ci sugeruje właśnie jakieś takie... wstawia ci jakieś takie, jak to mówisz, utrudnienia, że jak nie wiesz, tak? No, możesz to ćwiczyć... Liczysz się z tym, że ustawiasz sobie efektywnie hard mode. Plus możesz to ćwiczyć bez upałów, bo chyba spoty się nie zmieniają. Tylko to, jak szybko ci się nabija nagrzanie. Mhm. Więc możesz to ćwiczyć. Czy tutaj... U Mandragory jedyne co daje leciutkie leczenie? No tak, no. U Krakena też nie wiem, co pogoda robi. U Pegazolty chyba jest wiatr? Kojarzysz może, czy tutaj ten invader się lotowo chłonę? Pewnie tak. Tak, oczywiście, że tak. Doskonale. I musisz ich ubić 30, żeby ci nie było zbyt smutno, nie 10. Doskonale. Chcesz być moim kolegą i chodzić tutaj po balfy? Na odpowiednim poziomie? Nie mam zainstalowanego DS2. Nie, no nie mówię, że dzisiaj. No, ja mówię, dzisiejszy team jest bardziej dla mnie coś na zasadzie chcę przechodzić tego. Aniżeli... Znaczy, poczekaj, bo ty nie możesz mnie farmić chyba w Battlefield Soul. Nie, ty nie możesz mnie farmić, żeby te invady wchodziły. To jak niby Bellkeeper... Jak Bellkeeperzy w takim razie itemy zdobywają, twoim zdaniem? Tak jak Blue Sentinela w trójce, że są przywoływani jak ktoś siedzi w Belfry Soul po prostu. No to ty byś siedział w Belfry Soul, a ja bym cię w ten sposób pseudo-invadował. To miałem na myśli. Okej, poczekaj, sprawdzę, czy się tak da. Ty, no bo... No jak tak, to jasne. No bo inaczej, no to nie widzę po prostu, jak miałbyś zdobywać te przedmioty kowenantowe. Poczekaj. When wearing the seal, you can be summoned to either Belfry Soul or Belfry Luna. Mm.
As a trespasser, the host player, you must either kill invader grey spirits preventing you from ringing the bell, or ring the bell before death. No mówię, ja właśnie zawsze kojarzyłem, że to jest tak, że ten, że jak jesteś kowenancie, o mój Boże, stamina, to po prostu jak ktoś jest w dzwonnicy, to tego najeżdżasz. Więc teoretycznie, nie wiem jak to z Stormem dokładnie by wyglądało, ale teoretycznie ty siedząc w Belfast mógłbyś być przeze mnie inwajdowany. Okej, da się spróbować, jasne. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to powinno działać. No bo tak to działa, tylko pamiętaj, że Blue Sentinel też działają podobnie w DS3, a nie da się tego farmić z kimś. O mój w sensie, Boże. Że bycie przywołanym graniczy z cudem. O mój święty Boże, czy ty widzisz, co tam jest na dole? Przeciwnik. Czy tej skrzynce jebanej? Tak, wiem. Niech zgadnę, ten skurwo mnie teraz. Czemu to nie był backstab? Okej. Rozumiem. Bo byłeś tylko 99,8% za czyjimiś plecami, a nie 100. Dobra gra, czego nie rozumiesz? Jebana strzała. Ome. Łykałem blessinga, wychuję. Przynajmniej ci się nie zużył. Wiesz, co jest jeszcze gorsze? Mhm. Wiesz, które ognisko ja teraz będę miał? Belfry Soul? Tak. Czy to pierwsze? Belfry. Czekaj, ustawię sobie pobieranie na wieczór. Znaczy nie, to bardziej jest kwestia, że tutaj po prostu się absolutnie chujowo przebiega, tak? Znaczy nie, przebiegać chyba nie powinno być aż tak źle. Jak chcesz, to możemy to zrobić któregoś dnia w tygodniu off-stream. Szybko ci pójdzie pewnie. No ja też nie będę kłamał, że z racji tego, jak pasjonujące to jest, to raczej nie widzę streamowania tego, jak... Raczej tak. Jak farmie Falconerów w Things Betwixt, jak próbuję tutaj wylosować NPC-a. Mhm. No bo jasne, mógłbym, ale to jednocześnie musiałbym chyba zgarnąć ze 3 osoby do podcastu i jakiś podcast z tego zrobić. Gdzie w tak zwanym międzyczasie coś tam innego robię. Ja pierdolę, SK z 10k przewagi puka do bazy Fanatyk. W sumie za każdą taką śmiercią będę mógł zobaczyć, czy ten. Czy NPC nie zastanował. Ano. Widzisz, na wszystko można spojrzeć optymistycznie. Prawie, ale ja wolę hejcić. Nie chciałem tutaj stoić. Nie no, absolutnie rozumiem, że jest co hejcić. Ja na przykład takich z Bloodborne mam, to wiem, że sporo rzeczy hejcę kompletnie bezpodstawnie. Ale są rzeczy, które będę hejcił i to nie podlega dyskusji. Based? Odkąd hejcę na pełen etat, moje życie jest znacznie przyjemniejsze. Kolega to spadnie, czy kolega to przybiegnie? Ani jedno, ani drugie. Nice. Wyklatkowałem to. A ten kolega mnie zmemował. Mam silną ochotę po prostu tutaj przebiec, not gonna lie. I wiem, że mówiłem to już dzisiaj nie skończyłeś to dobrze. Gdybym miał złotówkę. Au. Byłem pewien, że tyle. Ale nie przejdę przez Foggate chyba. Chociaż jak tutaj ten stoi, to przejdę. Powiedziałem, że przejdę, nie wkurwiać mnie. Udało się. A i teraz nigdy nie pamiętam. O Boże, nie w tę cenę. Nie pamiętam. Nie pamiętam nigdy, czy tutaj na górze było ognisko, czy nie. Jest dopiero przed bossem. O Jezu, jestem w absolutnie chujowym położeniu. Właśnie dlatego chciałem ci powiedzieć i nie zdążyłem, żebyś tu nie wchodził, zanim nie ubijesz tego, co ci z góry podpadało. Ale nie zdążyłem. Zachciało się memować. Szybko sobie światło zapalę. Mhm.
No to SKI 1.0 Fanatic. To byłby prawdziwy mem, gdyby SKI... znaczy, gdyby Matic Fanatic... SKI i XL grają o playoffy zaraz. W sensie o top 4. Ja właśnie wyobraź sobie, że ten, że Maddy i Fanatic odpadają. Imagine. Bo oni mogą jedni do tego odpaść? Podadzą teraz już? Dobrze kojarzę? Nie. W sensie jak zlecą... Wiem, że nie dzisiaj, tak? Ale ten, ale ogólnie w tej fazie. Czy oba zespoły mogą? Tak, mogą. Mogą. Doskonale. Bo może... Matt teraz przegrał, więc jak Fanatic przegra, to jest Fanatic Matt i odpada jedna z drużyn. Potem gra XL SK o top 4 i jeżeli zleci XL albo SK, to mają grę z wygranym Matt Fanatic o top 4. O mój Boże, czy ty to widzisz? Jeszcze nie, bo patrzyłem na tabelkę. O Boże, ktoś cię zinwajdował. Yep. Jeszcze musisz wygrać. Ech. Dlaczego ludzie grają w tę grę w roku pańskim 2023? Dosłownie istnieją dwie lepsze gry FromSoftu na pecety. Jest miała słabe. Op. Będzie wykałeś tusy czy nie? Jest F1 czy nie? Jesus. Po co to F1 ja będę? Z tego co widzę? Ulala. Zapominam, że to nie atakuje takie w naszych szczęściach. Bo skurwiema, broń w przez tarczę atakuje. Poczułem się jak to tak jeden. Widziałeś to czy nie? Widziałem. Czy to ci wyglądało na backstaba? Dobre pytanie. Nie jestem w stanie uwierzyć, że to był backstab. Możesz mi powiedzieć wiele rzeczy, ale nie, że to był backstab. Ale Bloodborne nie wyszedł na pecety, nie przypominaj mi. O! Aż nie... Czekaj, to jest? Nie, to jest. Tak, to on. To on. Jeszcze tylko 29, jak Los. Tego ubijesz. No jak tego ubiję, a raczej jeżeli tego ubiję. Cóż mogę powiedzieć w odpowiedzi na to, co jest na czacie? Cut my life into pieces. Ja pierdolę. No Bloodborne PC port. A chuj też pies tutaj. Czemu to był skok? Kocham Balfe, Holypack. Moja ulubiona lokacja w każdym DS2. Da się jakoś wybiec tak, że agrujesz chyba tylko jednego z tych małych skurwysynów i potem Mad Warriora. Znaczy to ja też trochę dużo mam ich zagra... Wydym... Au. Holy fuck, ten damage. W ucieczce przed Mad Warriorem przebiegłeś całą lokację. Nie całą. Myślałem, że zdążę. Wybaczcie w ogóle, że nie zdążam się czasem wyciszać jak kaszle, ale no, przypadłość astmatyka. Dwa dni choroby, dwa tygodnie kaszlu. Jak dla mnie to żaden problem. Olala, to nie było pede. A to była połowa jeszcze co najwyraźniej. Indy. Ja umrę. To nie podlega dyskusji. Bo te skurwysyny mnie strzelają. Kiedyś na pewno, ale mam nadzieję, że to jeszcze nie ten moment. Shinji, kurwa, nie odwracaj się do nich. Jezu! Ten rolkarz był tak paskudny.
doskonałe. Wow, ten blessing to już jest desperacja. Yep. O! Tego mi brakowało w życiu. No, zaliczysz dwóch inwaderów za jednym zamachem. Nice. Mad Warrior, mask. A gdzie item? Item do ko? Nie dostajesz, to jest za same kile. Słucham? To jest za same kile. Nie dostajesz przedmiotów. A, okej, okay, dobra, okej. Okay. Myślałem, że się dostaje jakieś medale. Nie. Dobra, teraz pytanie, gdzie jest kolega skurwysyn? Okej, okay, tu jest. I tam? To był ciekawy zasięg. Tak samo jak twój hitbox. Wiem. Jak ci roluje po pierwszym tym, po pierwszym lekkim, to wsadź mu mocny potem. To powinieneś zrolkaczować. Olala. Olala. Powinien tym dostać moim zdaniem, no ale dobra. Widzę intensywne PvP strategie. Kwestionuję. Ja kwestionuję, że tu nie obezwałem TBH? Ja kwestionuję, że on tym pchnięciem nie oberwał wcześniej. A, kurde. A ja się ładnie ukłonił przynajmniej. Tylu. A nie lubię. Nie pamiętam. Nie pamiętasz, jestem zdziwiony, że ludzie jeszcze rzeczywiście grają, zwłaszcza na tym Soul Memory. Bo zawsze kojarzyłem, że raczej grają na niższym, jeżeli już to są te PvP kluby na moście. Kurwa, zinwajdujesz kogoś 3 razy w tej grze i masz wyjebane Soul Memory. Dobra, jak się będziesz trzymał chyba prawej ściany w miarę blisko, to powinieneś zagrawać tylko jednego tego koleżkę. W ogóle widziałem gdzieś bardzo świetny mem, jeżeli chodzi o tego invadera tutaj. Mhm. Że jeżeli... Jak dotąd go nie ma, to możesz wracać do ogniska. Bo chyba... Znaczy wracać do ogniska, bardzo kurwa śmieszne, kolego. Przypominam, że to jest moje ognisko, żeby przechodzić dalej. A! W tym sensie, okej. Okay. Zatem słyszałem gdzieś wersję, że... ludzie sprawdzają sobie, ile ramu gra zużywa. Tak, to jest legitna strategia. To co, jeszcze coś nie wiem, na ile high-endowego peceta masz, bo od pewnego momentu to nie robi różnicy. Znaczy, wiesz, to powinno ci pokazywać zużycie ramu jako tako. Mhm. A nie, że powiedzmy grać i powiedzmy wolniej chodzi. Nie, wiem, ale... Że jeżeli masz invadera, to powiedzmy grać i zużywało to, nie wiem, 20 megadamów. Tak, jest skok, no. Więc wiem. To nie powinno zależeć od tego, jakiego masz peceta chyba. Fair enough. No i też nie wiem, czy oni gdzieś tam naprawiali, nie naprawiali i tak dalej, au. Tego raczej nie. Myślę, nie wiem, czy to idzie naprawić. Mogą wczytywać wszystkie asety na raz. Teoretycznie. I to najwyżej zwiększać, jeżeli ktoś by cię inwajdował z tych złodziej. I guess. Wiki twierdzi, że to dalej istnieje. Uh-huh. A właśnie zastanawiam się, czemu ten... Nie, ale czemu już, by the way? Kurwa. A jest tu się masz pełny. Yep. Doskonale. Masz dobrą passę, nie chcesz go pofarmić dalej? Najwyraźniej chcę, nie powiem. Comedic timing. Co mnie tutaj może zrzucać właściwie? Te ataki w tą podłogę? Jak pójdziesz wystarczająco daleko, to się przeginają te platformy w dół. A, okej. Okay. Understandable. Have a nice day.
Nie, czekaj. Zajebista passo. I know that. Nigdy nie miałem tak dobrej pasy. Szczerze mówiąc, to chyba dużo mniej bym narzekał na Iron Keep, gdyby Alone Knights nie mieli tego ataku, że wykonują go natychmiast. Że teleportują za ciebie? Nie mówię o kapitanach, to zwykłych Alone Knights. Wiem. O tych, którzy... Ej, kurwa, spójrz. Rzeczywiście mam pasy. No. Bardzo, aha. O kurwa. To drugie mnie trafiło, by the way. Chłop to wszędzie poe widzi. Jest na takim kurwa odwyku, że powiesz mu losowe angielskie słowa, on ci powie, że to w poe było. Pewnie jeszcze bilet na ExcelCon ma wykupione. Dobrze, że nie na SoulCon. O, bez Circle Bay. Kimkolwiek by to nie było. Berserker. Gdzie to będzie? Jak Blade to pewnie wyżej. Albo i nie. A pewnie katany są niżej albo coś. What? Kurwa, ślepy jestem, pomocy. Berserker Blade to jest chyba curved sword. Okej. Okay. Czy to jest katana? Katana, okej. Okay. No to znowu ten kolega, z którym się wcześniej biłem, nice. Mhm. Hello. Boże, Odo na Twitterze. Rumble is completely OP and I'm not out of playoffs. What a time to be alive. Ciesz się, że nie widziałeś, co się właśnie stało. Holy fuck. Co? Zostałem absolutnie zmemowany przez Backstaba. Okej. Okay. Że tak się wyrażę. Rare. Nie, ale serio, to był tak... Byłem o jakieś, nie wiem, 5 metrów od chłopa i dostałem backstaba. Nice. Chłop poczuł, że grasz Tikena i użył graba Akumy. To jest prawdziwy teleport z behind you. Ja no śmieję się, bo Akuma w Tikenie ma jako jedynego nieblokowalnego tego, Rageharta. Raging Demon. Chyba... Wiem na pewno, że to jest ten. Że to jest literalnie grab, który cię łapie na dowolnej wysokości. No to tak jak w Street Fighterach chyba domyślnie, nie? Możliwe. W każdym razie no ten... Kojarzę, że to jest jedyny taki, który jest prawdziwie nieblokowalny i jest na każdej wysokości, że tak to ujmę. Dobra, może tym razem zajęto lokację takie trzeba i przejdę na spokojnie, a nie będę przebiegał? Kurwa, czemu miałbyś? Bo przebieganie mi ewidentnie nie wychodzi, a oni i tak nie będą... nie jest ci wygodniej się cofać do ogniska? Ale ja chcę przejść do Iron Kinga, nie chcę farmić teraz, Jezu! Okej. Okay. Słuchaj, no idzie ci tak dobrze. A nie. Jak wyszedłeś, to widziałeś, co się stało? No, dlatego powiedziałem, że chcę legitnie pójść, a nie przebiegać. Powiem więcej, jestem na dobrej drodze, żeby po prostu założyć tego. Ten Lake Shielda i... Aha, tylko z nim będę z nim trochę patrzał. A, to jebać. Bo czy ja mam jeszcze jakiekolwiek life jammy takie mniejsze? Tak, po jednym, doskonale. Halo? Halo?
Nie. Halo? Nie, bo myślałem, że może ktoś do mnie chce podbiec, ale chyba nie tym razem. Okej. Zawsze mi się tak smutno patrzy na tych dwóch Knightów. Jak biedni do kąpieli zjeżdżają. Co właściwie daje komuś to, że wpierdala ci się do gry? No interakcje z drugim człowiekiem, bo jak jesteś fanem DS2, to nie masz jej za dużo. Wow. Mocne touch grass. Znaczy... Okej, okay, my bad. Znaczy powiem ci tak, Marcinie. Jako, że obaj graliśmy długo w tę grę i chyba też obaj na to narzekaliśmy, to jest dosłownie to samo, co strzelanie się z innymi w piratach. Gdzie nie za daleko. Pamiętam. Jaka jest szansa, że on może tymi atakami to wyjebać na... Nie zerowa. Gaming. Generalnie, jeżeli inwajdujesz kogoś, to za pokonanie go dostajesz jakąś tam część jego dusz plus jedno human effigy, które ci pozwala... W moim wypadku odnowić brak maksymalnych HP-ków. No tutaj też masz frakcje, które się zajmują PvP jako tako. Przy czym takich stricte PvP wszędzie zazwyczaj jest jedna z tego, co kojarzę. Poczekaj. Bo... Bellkeeper w DS2. Strażnicy ogrodów w DS1. I Grave Lordi w DS1. No ale strażnicy ogrodu, oni chyba... Czy oni wszędzie są? Nie, no, oni są tylko w Darkrootach. No to właśnie mi chodzi o te, które są niezależnie od lokacji. A, okej, okay, to Grave Lordi w jedynce. W dwójce... Brotherhood of Blood to się nazywało? Chyba tak, ci, którzy mają Covenant z Acheriotem. Mm-hmm, tak, to chyba już się nazywa Brotherhood of Blood. I w trójce jest... Chaotic Evil Mountmakerzy. No ale to są inwajderzy, którzy ci mogą pomagać, a ci, którzy się jeszcze... Mogą pomagać i przeszkadzać. Tak. A ci drudzy to nie byli ci Aldrichowi? A, tak. Chociaż Aldrichowi nie są w... tylko w... Analnym Rodeo... Znaczy wiem, że oni... Tak mi się wydaje. No i tak samo jak ten, jak Aldrich Faithful, Czemu mają 5 FPS w animacji, jak to daleko? Trzeba optymalizować grę. To jest jedyna odpowiedź, kiedy ci mogę udzielić, TBH. O kurwa. Nie wiedziałem, że to mnie wrzuci, jak stoję tuż obok. Nie, jest na dobrej drodze, żeby rzeczywiście przebiegać. I może nie ciągać za wajkę. Może. Ma wrażenie, że nie ciągając za wajkę szło mi lepiej. O, jak miałem life jammy, to też szło mi lepiej. Nie no, przecież masz potrzebną rzecz do leczenia się. Po co ci life jammy? Masz najpotrzebniejszy przedmiot leczący? Nie, ironicznie, life jammy są szybsze. Wiem. Po prostu dodaj punkty w adaptability. Mam dużo adaptability. Proszę mnie je szkalować. Masz za mało adaptability. Wiesz co, wydaje mi się, że to jest bardziej kwestia, że ten, że... Gra została zbalansowana wokół tego, że jak chcesz mieć szybko opie leczenia, to używasz life jamów, a jak też większego leczenia, to używasz estusów. I to jest bardziej pod tym kątem, a nie adaptability czy bez. Poczekam do tego rana i będę pewnie się zbierał. Aha.
Pamiętaj, i tak absolutnie najgorsze, co istnieje, jeżeli chodzi o leczenie w Gastronomsa, tutaj jest to, co Bloodborne nie zrobili, moim zdaniem. Że musisz farmić Blood Viale? Yep. A to jest całkiem paskudne. Powiem ci tak, daj mi nawet te głupie 5 tych. Te głupie 5 Blood Viali, żeby były. I spoko, będę w miarę content, tak? Mhm. Ale jak masz 0 i musisz iść farmić gdzieś echa albo fiolki, bo akurat się skończyły, to dla mnie to jest katastrofa. A bo mi się wydaje, bo jeszcze jeden do mnie biegnie. Nie, nie jeden, ale żółt do mnie biegnie. Dobra, to już zainstaluję sobie teraz dwa, jak skończymy. Doskonale. W sensie, jak się zwinę. Tak, w stopie pobierania. Tak, swoją drogą, wydaje mi się, że o tym wspominałem, ale mam ochotę jakoś w poniedziałki albo w piątki Bloodborne na streamowe z powrotem. O chuj. Chcę, powiedzmy, zobaczyć, jak potraktuję tę grę za drugim przejściem, czy to była kwestia rzeczywiście pierwszego przejścia, czy... Czy jednak rzeczywiście się do tego kompletnie nie nadaje, o tak powiem. Więc wstępnie myślę o poniedziałkach, zwłaszcza że piątki znacznie częściej mam jakieś takie wyjęte z tego czy innego powodu. Mhm. Jeżeli w poniedziałki, to pewnie jakoś bardziej gdzieś o 18, bo... No i tak sobie uświadomiłem, jak to jest ten teogad, nie? Że to... 17 w środku tygodnia, taki trochę mógłby być lepszy termin, że jednak trochę za wcześnie. Teraz jak o tym myślę. Czy ty ich naprawdę tak bejtujesz po jednym? Tak. Wiesz co, gdyby nie było łuczników, to mógłbym się jeszcze zastanawiać, a tak to już za dużo razy dzisiaj mi się zdarzyło. Jakieś bardzo głupie i niemądre rzeczy. Głupie i niemądre. Chcesz może się popalić? Aż chce się popalić. Ja się ładnie podpiekł. Yep. Byłem pewien, że się wpierdolę do lawy. Not gonna lie. Jakkolwiek mimo mojej dużej sympatii do ciebie, to jednak nie zdziwiłoby mnie to po dzisiaj? Ja też nie. Tak samo jak pamiętam, że któregoś razu mówiłem, że jakiegoś prostego skoku w Elden Ringu nie będę próbował. Pamiętasz, że ci spada z góry za plecami? Za plecami też? Nie. Jeden ci spada z góry, jak pójdziesz parę kroków dalej. Nie, ten spadł mi, ale przede mną. To jeden... poczekaj, kurwa. Wtedy pobiegło za mną... Trzech. Tak, i wszyscy... A nie, tu jest. Ale on pada na mnie? Czasem tak, czasem nie w zasadzie, bo Dark Souls 2 to dobra gra. Fine, fine. Widzisz, Shinji naprawdę daje ci same dobre rady. Same. Same. Gdzieś tam w tle odgłos wychodzącego z rozmowy Shina? Nie, to są po prostu... ta linijka o przepowiedniach Hagakure w pierwszej rampierze. Wiecie, moje przepowiednie sprawdzają się przez 100% czasu. Naprawdę, chłopaki, uwierzcie mi, 50% szans na to, że wszystko się uda. Chłopaki, naprawdę, 30%, kurwa, deal życia. To jest... Tabliczka szans, że się uda. Tak, to jestem ja z moimi dobrymi ludami. Tutaj muszę pamiętać, że nie mam miejsca za dużo. Ej, można dolować ten atak, nice. Myślałem, że się nie da. Ty w ogóle możesz ich przepychać do tyłu rolowaniem, co jest bardzo ciekawą rzeczą. Nigdy nie chcę tego próbować, not gonna lie. Zrobiłeś to poprzednim razem, jak tu byłeś. Czy tutaj na górze było ognisko? Było ognisko, prawda? Tak, 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 bo tu jesteś przed samym bossem. Myślałem, że wszystkie można... Bossem. Nie, to tak dobrze nie działa. Bardzo często można utkwić w jakimś miejscu, bo przeciwnicy cię otoczyli przy ścianie. Mhm. O kurwa.
wiesz, to jest coś, czego nie chciałem wiedzieć, prawda? Co? To jest czerwony NPC. O chuj. No dobra, wszedłeś na drabinkę, więc udało się. Imbifal, nie będę mógł uśnieć przy niej. Zapalone to zapalone. Yep. Dobra. To będę się zbierał, chyba że lecisz do bossa bezpośrednio, to wtedy poczekam na... planuję lecieć do bossa. Okej, to poczekam na tę fantastyczną, twoją ukochaną walkę. Jak to było do pierwszego spierdolenia się do lawy? Nie no, wierzę, że ci się uda. Ja też wierzę, że mi się uda spierdolić się do lawy. Fair enough. To mówię, że się ich da przepchać? W tamtym tunelu się da. A tutaj też się da. Nice. Widzisz, Shinji naprawdę cię nie oszukuje. Kopium. O kurwa! No właśnie, o to mi chodziło, że musisz sobie szybko tutaj poradzić. Że masz kolegę. Ale dostaję do mnie. Ja też. Wiem. Ale tamten żółw nie żyje, więc... Jestem tak przyzwyczajony do nazywania ich żółwiami, że absolutnie nie nazwę ich nigdy inaczej. Wyglądają jak żółwie, więc... nic dziwnego. Mam 8 estusów, to nie jest tak, że można przegrać tę walkę mając 8 estusów. To nie jest tak, że estusy są ci w tej walce potrzebne, bo albo wygrywasz, albo nie. Bardzo podoba mi się to określenie, albo wygrywasz, albo nie. No tak, no... Wiem o co chodzi, ale brzmi to co najmniej zabawnie. To jest jak z, jak z prawdopodobieństwem. Każda rzecz na świecie ma prawdopodobieństwo 50%, uda się albo nie. O kurwa. To był zły moment na Estusa? To był bardzo dobry moment na Estusa, będzie tam nie sięgnie. Ale to jest idealny moment na Twin Blade'a, holy fuck. Co nie? Właśnie miałem spalić tego Ledairona. Jest deczko silny. Nie jest to poziom DS-dwójkowych rapierów, ale jest niewiele gorzej. DS-dwójkowych? A, dwójkowych. Dwójkowych. Znaczy rapiery chyba były po prostu lepsze w PvP, tak mi się zawsze kojarzyło. Są szybkie, zużywają zero staminy. Naprawdę to... I przede wszystkim mają obrzydliwy zasięg. Rapiery w DS-dwójce nie mają wad po prostu. One są po prostu najlepsze. I nie wiem, czy rapiery jako testing weapony nie mają też dodatkowego counter damage'a? Oczywiście, że tak. No. Nie, ostatni hit nie wszedł. A, niech to się pierdolić mnie cestus. Nie rolujesz przez ten ogień do niego? Nie próbuję. Okej. Okay. Kwestionuję. Ja nie. Wiedziałem doskonale, że zjebałem w tej sytuacji, tak powiem. Ja kwestionuję, jak cię to ładnie strakowało. A bez? Bo rolnąłeś i tak dostałeś tym prosto przez łeb. Doskonale. Dwie Old King Soule. Dwie Soule, tak? Dokładnie to powiedziałem. Dwie Soule. Nic ciemne innego. Soule. Ej, mamy połowę dużych bossów za sobą. Mhm. Z czego biorąc... Skocz do strajda po czary. Biorąc pod uwagę jak ten... Jak... Póki masz dużo siana. Czy to był Primal? Tak, to był Primal. Tak, tak, tak. Po każdym dużym bossie jest Primal. Zawsze najliczniej łudzę, że mogę się stąd zdepnąć. To cały boss, tak. Powiem tak, jeżeli chcesz zobaczyć dobrych bossów, to nie jest to gaf. Czemu tego zapowiadaliście? Bo jego ataki odrobinę odpychają, a nie wiem, czy widziałeś, że było w arenie parę dziur. Jedna konkretnie. Jest jedna dziura na środku areny pod ścianą i ten boss bardzo lubi wpychać do tych dziur. Yep. Więc wybędzę to jest... chyba. Dlatego mówiłem, że leczenie nie jest potrzebne w tej walce, bo jeżeli giniesz w tej walce, to nie od obrażeń, tylko od tego, że wrzuca cię do instakilującej przepaści. Znaczy, no patrząc na to, co ja robiłem, to można też umrzeć od tego... obrażeń. Bo jednak parę stosów zużyłem.
Ale to był przede bardziej niż cokolwiek innego. Ubij przeciwników. Nie, no i się nie agrują. Kopią. Kurwa, chciałbym, żeby to była prawda. A co, wiesz, żeby się agrywali? Raz mi straight umarł przez to. Wyobraź sobie, żeby mobki zabiły ci NPC od wymiany dusz? I couldn't be you. Gdybym miał złotówkę za każdym razem, kiedy to widziałem, kiedy byłem naocznym świadkiem tego, to miałbym 2 złote i może nie jest to dużo. BDP-la mam. Ale całkiem dziwne, że wydarzyło się 2 razy. BDP-la mam, Ruin Sentinel'i mam. Czyli resztę już mam. Odhacz sobie, co i jak. Teraz ja powinienem. Dlaczego SK... Tfu, dlaczego Fnatic jest tak brutalnie gapowany na bocie? Co się odkurwia? Exakik znalazł formę z zimy, czy co? Nie wiem, magia. Dobra, Flame Weapon jest, Outcry jest. Czyli status na chwilę obecną jest taki, że brakuje mi 2 sorcery, 3 Miracli, okay. jednej Piromancji i jednego Hexa. Czego achievement za Hex mogę zrobić jeszcze na NG+. Jakiej Piromancji? Great Chaos Fireball, która jest albo A jakiego Hexa ci brakuje? Numbness. Mam wpisane, że jest NG+, więc Hexa. Któregoś... Numbness. Więc któregoś old jest goal, za Rotana. Za Rotana NG+. Aha, no czyli Hexy. Za Rotana. Hexy to jedyne, co mogę sensownie zejść na tym. Na plusie, jeżeli dobrze myślę. No bo piromancji nie możesz na pewno. Chyba, że farmie bo... Czekaj, a jakiej piromancji? Great Chaos Fireball. Tak. Mam wpisane, że jest Covenant albo NG+. Nie możesz zrobić. Nie, kurwa, po prostu nie możesz zrobić za Covenant. Covenant nie istnieje. Wiesz, ile przeciwników byś musiał zabić? 300? W sensie przeciwników. 500. A, byłem blisko. 500. Znaczy... Kto to wymyślił? Nie wiem. Inaczej, w czasie, kiedy gra jeszcze żyje, to ma sens, tak? Wciąż zajmuje zdecydowanie za długo. Kurwa mać, no. Prawda? 500. Prawda. No 500 nie... wygranych w PvP. No nie, w sumie sorcery jeszcze mogę zajść na tym na NG+. Bo potrzebuję Soulspeed'a, on był za... Nike? Krystal Soulspeed za Nike chyba. Krystal. Czekaj, jak Crystal Soul Spear. Ja, on jest chyba za Nike. Crystal Soul Spear. Tak, jest za... Nie, czekaj. Old Pale Drake Soul to nie jest za Naczkę, tylko jest za Freya. Na pewno. Tak, bo Freya tak, jest Great One'em. Nie, bo kojarzę, że... Ten, dobra. Że no tak, i ci zostaną Miracle na dwójkę i Piromancję. No i Hidden Weapon jest za nice. Bell Covenant. Mhm. Dobra, no to zaraz zacznę pobierać. To sobie zrobimy któregoś dnia. No ja pamiętam, że ten, że jak kiedyś tam farmiłem w DS3 Blue Sentinelowe rzeczy, to też... Mi zajęło to strasznie dużo czasu. Na Silver Night takie farmiliśmy z kumplem, to przywoływaliśmy się do siebie i ten... Też tam się zabili. Ja farmiłem sam... Ja farmiłem sam na Silver Knightach i zajęło mi to chyba około 12 godzin. No mi to strasznie długo zajęło, też pamiętam, ale powiem tak, nie robiłbym tego ponownie, to na pewno. Z drugiej strony powiedział, po czym będzie robił Sunlight Medale i... Ja tak, bo jestem niepoprawnym kompletionistą. A przynajmniej w tym, w DS1 ma łatwiejsze rzeczy, prawda? W DS1 najtrudniejsza rzecz to są bronie za NG+2. DS1 są bronie za NG+2? No bo musisz ze wszystkich dusz bossów, więc... A z duszy Sifa są 3, a nie 2 tak jak ze wszystkich innych. Jest achievement za wszystkie specjalne bronie. All the weapons, dobra, to widzę. Tak. Nie, bo kojarzyło mi się, że większość tego, czego mi brakuje, to te, to...
reinforcement, ale widzę, że mam też inne rzeczy. Mm. To może... Ten achievement się nazywa chyba Knight's Honor. Coś takiego. No, jako że dzisiaj zrobiliśmy miarę progres, to będziemy na dzisiaj kończyć. Wydaje mi się, że w poniedziałki się przerzucę na w poniedziałki zacznę wykorzystywać jako tako do streamowania Bloodborne'a. Bloodbornium. Yep. I na pewno będzie z moim mentalem lepiej niż ostatnio, kiedy to robiłem. Mam nadzieję. Kopium. Bloodbornium. A na dziś to było na tyle. Dzięki wam za przybycie i trzymajcie, po. Cześć.